Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Witamy w podcaście Let's Be Clear. Ja się nazywam Krzysztof Gonciarz, ze mną jest... Kuba Grabowski, witam serdecznie. A naszym gościem dzisiaj jest Kacper Potemski. Siemka. Siema Kacper. Cześć. Ja się zastanawiałem, jak cię określić jednym słowem. Ja bym najpierw powiedział, że jesteś influencerem. Czy dopuszczasz do siebie transem. Takie podejście? ale, po prostu. Ale czy nazwałbyś się influencerem? Bo to, co robisz, jakby wpływa na ludzi, wpływa, pomaga ludziom, daje im głos, jakby... Tak, ale robię to bardziej dlatego, że czuję się aktywistą. I okay. Robię to z aktywistycznych pobudek, a to, że idzie to gdzieś dalej szerzej, no to tak, super. Ale nie wiem, jeszcze chyba mi głupio się przyznać, że jestem influencerem. No to nie słowo wiem. Jest tak trochę nacechowane dziwnie, kiedy nie? Stałeś ale... się influencerem? Nie wiem, może jak mi wybije 10 tysięcy na Instagramie, to wtedy. Pytanie, które jest bardziej pejoratywne dzisiaj, influencer czy celebryta? To jest, to jest problem, na który warto rozmawiać. Nie, bo na potrzebujemy przykład, definicji po prostu tak, tego że jakby pojęcie influencera stało się na tyle nacechowane w pewien sposób, że ludzie, którzy mogliby być pozytywnymi przykładami bycia influencerem, nie chcą się przyznawać do bycia influencerem. I to pojęcie mogłoby w sobie zawierać bardzo wiele ludzi, na przykład właśnie aktywistów, osób aktywnych społecznie. Podobny problem był również, kolejny raz tutaj zestawię to z rapem, gdzie raperzy się wstydzili nazywać się raperami, czy wstydzili się nazywać muzykami. No jest kilka, wydaje mi się, że jest kilku raperów, którzy mają kompleks rapu generalnie i tego, że chcieliby bardzo mocno z tego uciekać i myślą sobie, kurczę, ja zawsze chciałem w sumie śpiewać i być bardziej wokalistą. Oczywiście dzisiaj jedno nie wyklucza drugiego i tak dalej, ale wydaje mi się, że było jakieś takie pokutowanie przez dosyć długi czas. No ale myślę, że to jest ogólny problem, że się boimy trochę przyznać, że jesteśmy kimś tam. Tak samo myślę, że w ogóle w społeczności osób transpłciowych jest taki problem, że kiedy jest ten moment, ja przeżywałem coś takiego, szukałem momentu, kiedy mogę się nazwać osobą transpłciową. No i ten moment jest wtedy, kiedy ja chcę tego i kiedy czuję, że to określenie mnie określa po prostu. I niezależnie od tego, czy zaczynam tranzycję, czy nie, po prostu wtedy, kiedy ja to czuję, to tak się dzieje, nie? I jakby... Ale nie zmienia to faktu, że w takim razie osobą transpłciową byłem wcześniej. Mhm. No więc generalnie myślę, że w społeczeństwie mamy problem przyznawania się jakby do tego i określania siebie samych w taki... bo to jest trochę zamykanie się też w ramce, że no, a z drugiej strony, czy masz prawo się tak nazywać? Czy jesteś wystarczająco raperem, żeby być raperem? Myślę, że też to pewnie się bierze czasami z jakichś tam kompleksów i właśnie z tego braku przyznania się przed samym sobą, że słuchaj, przecież to jest jakby super, jakby to, co robię, jest ekstra i po prostu pozwala mi w jakiś rymowany sposób wyrażać jakąś ekspresję, której ktoś na przykład nie ma możliwości wyrażać i jest to moje i tak dalej. Mhm. Więc ja absolutnie mi nigdy chyba taki wstyd nie towarzyszył. Ja raczej byłem tą osobą, która się tym jarała i która epatowała tym, że po prostu jest raperem. Ja mam chyba trochę taką relację, o jakiej mówicie ze słowem aktywista, że część ludzi odbierała mnie przez tam powiedzmy ostatni rok jako aktywistę. Tymczasem ja bym się tak nie nazwał, bo mi się wydaje, że ja to tak sobie tłumaczę, że ja mam za dużo jakby szacunku do takich prawdziwych aktywistów, żeby się podpinać pod ten termin, bo jednak myślę, że nie wiem jak ty uważasz, no, że bycie aktywistą wymaga, żeby być w tym głęboko. No, ja nie. To tak wiesz, do skoku w sensie... jakby coś tam czasem zrobię. No kiedy się zaczyna człowiek stawać aktywistą? Jakby, może tak? Myślę, że jest tak, że możesz być osobą sojuszniczą i jeżeli ty wspierałeś osoby LGBT i jakby zawsze byłeś dla nich okej i akceptowałeś to wszystko i tak dalej, no to jesteś osobą sojuszniczą. Możesz robić takie niewielkie rzeczy, jak na przykład wrzucenie sobie zaimków w bio albo, nie wiem, w maila. I to pokazuje, że jakby budujesz taką bezpieczną przestrzeń, pokazujesz osobom, które nie są heteronormatywne, że ty kumasz bazę, wiesz o co chodzi i że od ciebie można się spodziewać tego, że będziesz akceptujący. A wydaje mi się, że bycie aktywistą jest wtedy, kiedy przełamujesz tą swoją bańkę, w której żyjesz i robisz, pokazujesz ludziom i mówisz głośno i zaczynasz głośno mówić o tym, że się z tym nie zgadzasz i robisz dobre rzeczy dla społeczności. Ty zrobiłeś no, super akcję z ciężarówką chociażby, tak? I to było działanie aktywistyczne, bo pokazałeś części pokazałeś swoim odbiorcom, że masz takie poglądy poniekąd polityczna, no bo w sumie sprawa nieheteronormatywności staje się w Polsce polityczną sprawą. I przełamałeś tą bańkę. Więc no, myślę, że to jest coś, co można nazwać rzeczą aktywistyczną, którą zrobiłeś. Pytanie, czy dalej chcesz to robić i pytanie, czy sam chcesz się tak określać? Jeżeli nie, no to okej. Okay. Myślę, że tutaj odpowiedź to muszę sobie sam, wiesz, zadać to pytanie i to sobie przepracować. Znaczy, na pewno to nie jest coś, z czego chciałbym zniknąć,
ale ten świat jest też taki bardzo pochłaniający na tej zasadzie, że ja nie chciałbym, żeby to się stała główna rzecz, na przykład, którą się zajmuję. No, ale to, co robimy teraz, też jest troszeczkę aktywistyczne na pewno. No, chodzi nam o rozmowę na ciekawy temat, który myślę dla wielu ludzi jest nowy, no dla nas też jest trochę nowy. My tutaj dla mnie jest bardzo nowy, ponieważ ja pierwszy raz rozmawiam w ogóle w swoim życiu z osobą transpłciową. To nie wiem, mam nadzieję, że dobre wrażenie. To mój pierwszy raz, więc super. Jestem bardzo ciekawy. Tak przed rozmową musieliśmy sobie dać te disclaimery, nie? Że jeśli coś powiemy nie tak, to nas upomni. No tak. Ja myślę, że właśnie we współczesnym języku, w ogóle dyskusji takim, w tym jak ludzie ze sobą rozmawiają, jest bardzo dużo agresji i takiego stawania oporem i w momencie, kiedy ktoś komuś zwraca na coś uwagę, bardzo dużo ludzi zamiast to przyjąć jako, no okej, dobra, tak chcesz, tak można robić, szanuję to, jakby staje okoniem przed takim upomnieniem, nie? Mhm. No to zależy też od tego, no wszystko zależy od osób, wszystko zależy od sytuacji, bo może to być sytuacja, gdzie ktoś powiedzmy agresywny sposób stawia granicę, że nie rób mi tak, bo to mnie krzywdzi, tylko człowiek zamiast ten, który zrobi coś złego, zamiast widzieć w tym, że ej, krzywdzę tym kogoś, widzi taką, nie wiem, trochę buńczuczność, żeby, nie wiem, perswadować swoje poglądy, a to wcale nie o to chodzi. To dlatego, chodzi tylko i wyłącznie o tą krzywdę. Często dobrym wyjściem jest mówienie tego, jak my się z czymś czujemy w otwarty sposób, a niekoniecznie, że ty masz robić tak. Nie zmuszanie kogoś, że słuchaj, rób tak i tak i tak, tylko po prostu powiedzenie mu, słuchaj, jeżeli zrobisz tak i tak i tak, będę czuł się tak i tak i tak. No. I to, co ty z tym zrobisz dalej, to już jest tylko i wyłącznie twoja sprawa. Tak, no umiejętność mówienia i komunikowania swoich emocji to jest w ogóle nasz chyba narodowy problem. I fajnie jest się tego uczyć. To w ogóle właśnie praca aktywistyczna mnie tego uczy. Żeby mówić ludziom, ej, ja się z tym czuję nie okej, albo że na przykład to mnie nie uraziło za bardzo, ale słuchaj, to pytanie zadane w ten sposób kogoś może urazić, więc możesz o to zapytać inaczej, albo ja ci odpowiem na nie, a ty już nie będziesz pytał o to kolejnej osoby transpłciowej, której możesz zrobić przykrość. Więc no, to jest mój aktywizm w sumie. Jasne, dawanie cię taką tarczą trochę, bo ja nie mam problemu z tym, że ktoś mnie nazwie kobietą i mnie zhejtuje i tak dalej, bo w sumie mnie to bawi. I mam nadzieję, że po prostu ta osoba, jeżeli odbije się na mnie, to już kolejnej osobie w podobnej do mnie sytuacji, no nie zrobi tej krzywdy. Więc to jest taka codzienna walka w sumie, którą toczę. Jak to się zaczęło, aktywizm u ciebie? Od tego, że się wyautowałem. A wyautowanie też wynikało właśnie z jakichś prześladowań, szykanowania i tak dalej? W sensie, no wiesz, no moje całe dzieciństwo to było chodzenie do szkoły, w ogóle to... Mogę się domyślać, dlatego właśnie chciałem cię zapytać. No rozmawialiśmy chyba też o tym wcześniej. Tak. Że właśnie całe życie to... Szkoła, którą znam, to jest kąt, najciemniejszy kąt w szkole, nie? Najlepsze miejsce. No wyautowałem się i zacząłem mieć taką siłę do działania. Zacząłem zauważać, że nie wiem, no ludzie potrzebują słuchać, potrzebują się dowiadywać. I zacząłem prowadzić swój Instagram jako taki swój pamiętnik trochę. A potem wszedł TikTok i weszła pandemia, więc zacząłem, nie wiem, chciałem coś tam śmiesznego wrzucić, ale w ogóle nie jestem śmieszny. Ale zaczęli mi ludzie zadawać pytania właśnie na temat transpłciowości, więc zacząłem na nie odpowiadać. Tak, żeby przybliżyć ten temat. Ja sam nie, wiesz, no sam też nie wiedziałem, kurwa, przepraszam, nie, sam nie wiedziałem, czym jest transpłciowość. I dopiero jakby też w internecie nie mogłem tego wyszukać, nie mogłem znaleźć pomocy żadnej, więc stwierdziłem, że okej, zaczynam mieć miejsce, gdzie mogę pomagać osobom, mówić, słuchaj, jeżeli chcesz przechodzić tranzycję medyczną, to jest to okej, tylko pamiętaj na przykład idź do endokrynologa, nie? A jeżeli nie chcesz tego robić, to też jest okej i jakby znajdź siebie po prostu w tym wszystkim. A czy ty miałeś taką osobę, która ci w tym pomagała na przykład wcześniej? Na którą patrzyłeś i myślałeś sobie, że jest ona dla ciebie inspirująca i dzięki jakby jej poczynaniom czujesz się troszkę lepiej? Czy to było tak, że sam po prostu ją wykształciłeś w sobie, jakby tę umiejętność? Chyba sam wykształciłem. Miałem bliskie osoby, które mnie bardzo wspierały. Moją byłą dziewczynę, która mi dała pierwszy dzień mojego życia, kiedy mówiła do mnie w męskich zaimkach. No i od tamtego dnia właściwie nie zmieniły się te zaimki. No
I dzięki temu, że właśnie w moim życiu się pojawiały osoby, które nie są transpłciowe, ale są wspierające i słuchały tych moich rozkmin, no to miałem bezpieczną przestrzeń na to, żeby szukać siebie. A na internecie, wiesz, widziałem ziomków, którzy przechodzą tranzycję od 5 lat, od 3 są na testosteronie, co drugi dzień chodzą na siłkę i myślałem sobie, kurczę, no ja nie będę tak wyglądał nigdy. No masakra, no... widzisz takiego wręcz taką toksyczną męskość bijącą z tego czasem. No i stwierdziłem, że ej, zrobię w internecie to, czego mi brakowało, tak? I będę sobie sobą i będę się dalej szukał i odkrywał i nie będę ukrywał przed nikim, że jeszcze do końca nie wiem, kim jestem i nie mam planów na to, co będę robił za 5 lat, ale mam do tego prawo i to jest okej. Jedna rzecz mnie bardzo ciekawi, mianowicie coś takiego, że po procesie tranzycji, po zmianie płci, czy jest coś takiego, nie zmianie płci, tylko... Przepraszam, oczywiście, przy... Jakby... Jak masz tranzycję i robisz korektę płci po prostu i ona się kończy wtedy, kiedy ty o tym decydujesz. I na przykład może się u mnie skończyć na tym, że zmienię dokumenty, i uznam, że to jest koniec mojej tranzycji. Jasne, ale właśnie chcę zapytać o to, gdzie jest ta, jakby, gdzie jest ten koniec, bo czy jest coś takiego, że myślisz sobie, jestem wreszcie jakby w ciele i jakby... No zawsze jestem w swoim ciele. Znaczy zawsze... No wiem. Trochę trudno mi jest to sformułować, ale chodzi mi generalnie o to, że stałem to się wreszcie... A ja cię poprawię. Stałem się tym, kim byłem zawsze, ale coś mi to uniemożliwiało. Mhm. I czy nagle jakby jest takie uczucie, że kurczę, ale w sumie chciałbym jeszcze mieć właśnie większą klatę i tak dalej, czy już sam fakt jakby tego, że byłem zawsze facetem, jakby jestem facetem i tak dalej, to jest dla mnie już jakby wystarczające, czy jest tak, że gdzieś tam jest ta ściana? Przepraszam, jeżeli to jest jakieś nietaktowne pytanie, ale to mnie strasznie ciekawi, czy jest tak, że na przykład jak ja nie jestem w stanie zaakceptować swojego ciała, myślę sobie, o Jezu, tu muszę to jeszcze zmienić, to zmienić, czy to też na przykład towarzyszy tego rodzaju kompleksy, czy już sam fakt po prostu... Towarzyszą oczywiście, że nie wiem, mogą towarzyszyć kompleksy. Generalnie to jest tak, że są, jakby wszystko zależy od osoby, bo nas osoby transpłciowe łączy tylko to, że odczuwamy swoją płeć inaczej niż osoby, które żyją w zgodzie, są cispłciowe po prostu i żyją zgodnie ze swoją płcią i tak ją postrzegają i to wszystko jest okej. Łączy tylko to, że no, inaczej to postrzegamy i tyle, bo każdy z nas, wiesz, ma inne myśli, inaczej do tego podchodzi, każdy z nas jest zupełnie innym człowiekiem. I dla każdego właśnie ta tranzycja zaczyna i kończy się wtedy, kiedy chce. Na przykład może się u mnie skończyć tylko na operacji klatki piersiowej i zmianie dokumentów i hormonach, które będę brał do końca życia. A mógłbym sobie, nie wiem, no nie robić operacji klatki piersiowej, mógłbym nie przechodzić ten i stwierdzić, że okej, to już jest koniec, tyle mi wystarcza, bo już się uporałem ze swoją dysforią. Jasne. No u mnie prywatnie jest tak, że myślę jeszcze nad jedną operacją, nad usunięciem jajników, ale... czy to będzie, do tranzycji podchodzę trochę jak do swojego, jak do dojrzewania, że po prostu dorastam w końcu tak jak chciałem zawsze i chciałem zawsze tak wyglądać, może nie, że wyglądać, tylko się tak czuć. Dokładnie o to mi chodziło właśnie, że mówisz teraz. Ja jestem po prostu pogodzony z tym, że jestem osobą transpłciową i ja chcę funkcjonować jako osoba transpłciowa, nie potrzebuję żyć w tak zwanym stealthie, czyli wtedy, kiedy odcinam tę swoją, powiedzmy, przeszłość, zmieniam dokumenty, robię potrzebne operacje, zamykam całą swoją tranzycję i stwierdzam, że okej, czuję się tak, no, że czuję się facetem i chcę funkcjonować w społeczeństwie tylko i wyłącznie jako mężczyzna, no nie? Mhm. Żeby nikt nie wspominał już o tym, że jestem transpłciowy, żebym nie, takiej pierwszej, lepszej, poznanej osobie nie musiał opowiadać tym o tym, co przeszedłem. I są takie osoby, które chcą tak żyć i to jest okej, ale no ja nie chcę, bo wiem, że wiem, że nie chcę się bać tego, że ktoś, nie wiem, kiedyś na imprezie podejdzie do mnie osoba, która mnie zna sprzed lat i powie, o, ty jesteś transem, nie? Czy albo, nie wiem, wywali mi z moim dead name'em, czyli starym imieniem z dokumentów. No nie chcę się tego bać i to życie jako wyautowana osoba transpłciowa w społeczeństwie daje mi to poczucie swobody, że no nie przyjdzie do mnie i nikt mnie nie może skrzywdzić, bo jakby odbieram wszystkie te argumenty osobie postronnej, bo... Wybijając im narzędzia od razu i broń dokładnie z ręki, jasne. Dokładnie. Ja bym chciał dopytać o dysforię płciową jako... Co to jest? Czy to jest jednostka chorobowa, czy to jest... Jaki jest termin?
To właściwie wchodzi już w tym momencie medycznie jako zaburzenie, bo do tej pory, do 2019 roku w medycynie funkcjonowało określenie transseksualizm, którego się nie używa. Zostało wykreślone z listy zaburzeń, bo transpłciowość nie jest zaburzeniem. Inne postrzeganie swojej płci nie jest zaburzeniem. Zaburzeniem jest to uczucie, które uniemożliwia nam normalne funkcjonowanie w życiu i tym uczuciem jest na przykład dysforia. Nie każda osoba transpłciowa ją ma, oczywiście, czy nie, transpłciowa, czy niebinarna, ale no, u mnie to wyglądało tak, że prowadziło to do takich trochę objawów depersonalizacji, jak byłem niewyautowany. No i jakby cała ta niemożność zdefiniowania siebie, bo chodziłem do psychiatrów i oni mi mówili, że nie, wcale to nie jest to, ale nikt nie powiedział mi w takim razie to, co to innego jest, nie? Aż przyszedł psychiatra i mi wpisał faktycznie, że mam zaburzenia tożsamości płciowej, tak, i że powinien iść do seksuologa. Każdy mówi, że czegoś się nie dasz, w końcu jeden tego nie usłyszy, przyjdzie i to zrobi. Dokładnie. I się okazuje, że jednak się da. Dokładnie. To jest często z lekarzami u nas. Wiesz, no może się objawiać to w różny sposób. Dla niektórych to może być to, że wstaną rano z łóżka, zobaczą, że ich klatka nie wygląda tak, jak stereotypowo powinna wyglądać według tej płci, którą odczuwają, i nie są w stanie wyjść w ogóle z domu i iść do pracy na przykład. A są osoby, które sobie z tym radzą. No ja to ukrywałem sam przed sobą, że mam dysforię i stwierdzałem, że o, jak tak wyglądam i tak mam tak dobry passing i wyglądam na faceta, no to nie powinienem mieć tej dysforii. A się okazało, że no mam i że właściwie to radzę sobie z nią na zasadzie, wiecie, jak miałem, no jestem po operacji klatki piersiowej, ale przed nią, no to chodziłem cały czas taki zgarbiony, miałem zawsze duże bluzy i wyglądałem no tak, nie? I nawet na zdjęciach nie widać tego, że ta klatka nie była płaska, mimo tego, że sam nie wiedziałem, że jestem w ogóle transpłciowy, nie? I mam przez to schrzaniony kręgosłup, ale no, jakby to było moje radzenie sobie z dysforią, nie? Uciekanie od tego trochę i udawanie, że tego nie ma. No i każdy sobie radzi z tym inaczej, a tranzycja medyczna, autowanie się, korekta dokumentów prawna, no jest formą zapobiegania tej dysforii, jest formą leczenia jej. I musi być to dostosowane do osoby, bo no, jedni potrzebują operacji, drudzy potrzebują zmiany dokumentów, inna osoba w ogóle nie potrzebuje niczego i no, powinno wszystko być dostosowane do osoby po prostu. Ja myślę, że to jest ciekawe w kontekście takiej chyba braku edukacji w tym temacie, że właśnie dysforia płciowa, jakby, że to jest w ogóle możliwa w Polsce taka droga. Dostajesz opinię psychologa, seksuologa, tak? Potem przechodzisz proces tranzycji w sposób w ogóle, że to nie jest jakiś, nie wiem, czarny rynek czy coś takiego, tylko to jest normalnie po prostu refundowana procedura. No nie jest to refundowane w Polsce. Nie, kompletnie nie jest refundowane. Właśnie chciałem zapytać, jak Polska wygląda, jeżeli chodzi o ten proces względem reszty świata. Czyli nie ma, bo wydaje mi się, że na przykład Duńczycy, z tego co się orientuję, taki proces refundują. Nie wiem, jak tam jest. W różnych krajach jest różnie. Natomiast w Polsce wygląda to tak, że nie ma kompletnie nic. Każdy psychiatra, seksuolog podchodzi do tego tematu inaczej. My gdzieś tam w społeczności osób transpłciowych mamy rozeznanych, między innymi niektórych lekarzy, i nawzajem sobie ich po prostu polecamy. Ale no, każdy i tak podchodzi do tego inaczej. Jest lekarz, który od razu przypisze hormony, nawet nie sprawdzi badań. I to jest, no, jakby jeżeli ktoś wybiera taką drogę, nie mogę tego temu umniejszać, ale wolę poinformować osobę, że słuchaj, no, u tego lekarza nie będziesz zadbany, zadbana, jeżeli chodzi o sprawy, o twoją gospodarkę hormonalną chociażby, a u tego lekarza będziesz. Ja trafiłem na lekarza, gdzie przez pół roku chodziłem do psycholożki. Od niego hormony dostałem dopiero w październiku, dostałem zgodę na hormony, czyli 10 miesięcy się jakby chodziłem do niego na terapię. A i tak miałem łatwą drogę, w sensie łatwą, bo mieszkałem sam, opłacałem wszystko sam i no jeżeli chodzi o kasę, no to jest jedno, że brakowało tego hajsu, ale chodziło o to, że nikt z mojego otoczenia nie ma wpływu na moje decyzje i mogę sam podejmować i sam dowiadywać się, czego ja potrzebuję. I po kilku miesiącach brania hormonów dostałem całą teczkę dokumentów, z którymi mogłem iść do sądu. No i sąd, to też jest sprawa w ogóle, którą w 2019 roku nasz prezydent zawetował, bo jest przygotowane
cały system, jak dla osób transpłciowych powinno to wyglądać, ale no, pan Duda to podpisał, że nie. I wykorzystujemy w prawie lukę prawną, po prostu to nie jest prawo przystosowane do osób transpłciowych i przez to, że jest to luka prawna, musimy pozwać swoich rodziców do sądu. W rozprawie sądowej też zmienia się zapis w metryce urodzenia, zapis o płci, zmieniają twój numer PESEL, natomiast nie zmieniają ci imienia, no bo to nie jest prawo dostosowane do, przecież dla osób transpłciowych, więc jeszcze osobno musisz iść do Urzędu Stanu Cywilnego, zmienić swoje imię i dopiero wtedy możesz wyrabiać dowód osobisty. Ty mówiłeś niejednokrotnie, że ten proces w ogóle dociekania tego jest upokarzający, że jest uwłaczający. No bo musisz się tłumaczyć każdemu lekarzowi, każdej pani na portierni, boże, przepraszam, osobie, która pracuje na w recepcji. Nie wiem, ja jak idę do lekarza, to rejestruję swoją siostrę. I potem dopiero dzwonię, mówię, że moja siostra chciałaby się zapisać, albo nie wiem, moja dziewczyna. Okay. A potem idę sam i w recepcji tłumaczę, że ja to ja. Nie wiem, to jest, no wiesz, każdemu lekarzowi musisz wytłumaczyć, kim jesteś. Mój ginekolog stwierdził, że nie jest w stanie mi pomóc, bo pierwsza endokrynolożka też, do której poszedłem, też powiedziała, że nie jest w stanie mi pomóc, bo ona w sumie to nie wie, jakie powinienem mieć wyniki badań, bo o tym nie uczą za bardzo. No i na każdym kroku jakby masz pod górkę. Ja teraz jadę z brodą, wiesz, tak. Ratują mnie maseczki. Jadę z brodą i wąsem w pociągu i muszę pokazać bilet, który kupiłem sobie przez internet, więc musiałem tam podać swoje imię i nazwisko z dowodu. Więc bardzo często się zdarza tak, że muszę tłumaczyć osobie, która kontroluje bilety, że no jakby mój dowód wygląda tak, bo jestem osobą transpłciową. Albo na przykład jak kupujesz alkohol. I cię pytają o to, nie? O dowód. Więc no, na każdym kroku to są rzeczy, z którymi musisz walczyć. Dzisiaj przeczytałem statystykę wstrząsającą, że 90% osób w Polsce transpłciowych jest szykanowanych w swoich miejscach pracy. No tak. A czy ty masz jakieś miejsce pracy, które odwiedzasz dzień po dniu? Czy, w sensie, czy, no pracuję czy obecnie właśnie... zdalnie, na szczęście. Tak? I to mi pozwala właśnie robić sobie, w sensie, no nie wiem, zapuszczać brodę. Jakbym musiał pracować z biura, to musiałbym się golić. A mój zarościk śmieszny mi pomaga po prostu w walce z moją dysforią. Nie bądź dla siebie taki surowy, nie? No ale wiesz, o co chodzi? Ja pracuję w firmie, gdzie funkcjonuję na swoich starych dokumentach. Słuchaj, mój hype takiego wąsa nie ma do dzisiaj, Krzysiek, z którym się... No ja też mam taki, wiesz, wąs. Od lat mi ludzie piszą z Gulden Copper, nie? I... Nie. No. To jest mój koper, nie będę go golił. Ja dokładnie już. Tak samo uważam o swoim, więc... To jest mój koper i będę go kochał, nie? Ja się śmieję, że mi tu jak D'Artagnan. Po ojcu. A pochodzisz z Krakowa, prawda? Z Nowej Huty. To na pewno dobre miejsce. Się, wiesz, szkoły w Nowej Hucie, walki między Krakowem a Wisłą i w tym wszystkim LGBT, nie? W szkole. Jak ja przychodziłem do technikum, to dziewczyna z czwartej klasy, jak ktoś ją nazwał lesbą, to udawała oczywiście, że jest hetero. Mimo, że no, było widać. No to wiesz, no to załatwiała komuś ustawkę po szkole, nie? Więc tak to wyglądało u mnie w szkole, a przy czym przyszedłem ja, piszący scenariusze, wiesz, do wszystkich teatrzyków szkolnych, mówiący o tym, że jesteśmy LGBT-ami, jest super i że i będący wiceprzewodniczącym szkoły. I nagle się okazało, że jakby wszyscy się dają radę akceptować. Rok, dwa lata temu słyszałem, że w tej samej szkole, w tym samym technikum był chłopak transpłciowy, któremu normalnie w dzienniku elektronicznym już zmienili imię, mimo tego, że no nie był po tych zmianach prawnych. Dało się. A jakbyś porównał właśnie mentalność ludzi w dużych miastach, w jakichś tam zamkniętych osiedlach, z mentalnością ludzi w miastach małych, takich jak na przykład moje, z którego pochodzę, 40-tysięczne. Ciężko porównać, bo w sumie no nie wychowałem się w innej mentalności. Chodzi mi o to, czy bywałeś w takich miejscach gdzieś? No nie wiem, jeździłem w góry i całe wakacje w górach spędzałem. I no nie wiem, w sumie nawet nie wiem, jak ludzie na mnie patrzyli. Nie pamiętam tylko, wiesz, te uczucia, które mi towarzyszyły, czyli to takie totalnie niezrozumienie i oczekiwanie tego, że mam być dziewczynką, a byłem chłopcem. I to, że ratowała mnie relacja z moim bratem w ogóle, bo mam młodszego 3 lata brata. No i przez to, że wychowywała nas tylko mama, no to ja się w sumie do tej pory moim bratem opiekuję. No i wiesz, to, że graliśmy klocki Lego, piłka nożna, bawienie się
nie w księżniczki, tylko wiesz, w rycerzy. To jest takie stereotypowo, wiesz, chłopięce, ale Klocki pozwalali mi na to. Co? Klocki Lego? Chłopięce? Nie, chyba. Świetny wyszedł nowy zestaw kobiecy. W sensie dla dziewczyn z Krainy Lodu. No rewelacja. No ale wiesz, zabawki nie są ani dla chłopców, ani dla dziewczyn, nie? Więc jakby... No, a po prostu tak długo, jak są przeznaczone dla dzieci, to są przeznaczone dla dzieci i po prostu niech się bawią, czym chcą. Ale jest jeszcze w Polsce te sklepy zabawkowe często mają dział niebieski i dział różowy, nie? No, to jest straszne. W sensie, no bo to kształtuje właśnie taki podział binarny między chłopców a dziewczynki. No i no, różne głosy są. Mam osobę, która mi właśnie przy jakimś tam jednym wywiadzie chyba opowiadała mi, że wkurzało ją w przedszkolu to, że nie mogła wybrać między zabawą między chłopcami a dziewczynkami, bo chciała się bawić tu i tu. Bo mamy taki podział, nie? A dlaczego? Po co? Jakby dzieci w ogóle nie widzą tych podziałów kompletnie. I to, czy się bawi lalką, czy samochodzikiem, to nie wpływa na ten... Ja grałem w piłkę całe życie, nie jestem piłkarzem. Myślę, że wiele ludzi by jakby wskazało, że chodzi o jakiś rodzaj porządku społecznego, który ma taką jedną konfigurację, który działa, i jakieś takie zmiany społeczne, o których tutaj mówimy, oni odbierają jako zagrożenie. Bo nie znają tego, bo nie wiedzą, że to jest okej. No właśnie, nie? W tym jest problem, że tak wydaje mi się, że dużo ludzi, którzy mają z tym w ogóle problem z LGBT, tak jakby no, padli ofiarą dezinformacji po prostu. Nie? No tak. Że to jest jakby... To nie jest to, co oni sobie wyobrażają, że to jest. No dokładnie, bo jakby albo jakieś wyobrażenia im zostały nałożone wcześniej i nie zdają sobie z tego sprawy, że ktoś im powiedział, jak mają myśleć, albo no nie spotkali się z taką sytuacją i z taką osobą, albo spotkali, ale jakby no nie dali sobie, nie pozwolili sobie w ogóle o tym pomyśleć. Bo no na przykład ja funkcjonowałem przed tym, jak się wyautowałem sam przed sobą w ogóle, że jestem osobą transpłciową, to funkcjonowałem jako lesbijka w społeczeństwie. Nie wyglądałem jakoś bardzo inaczej, tylko tyle, że zarostu nie miałem i miałem no, wyższy głos. I no, chodząc z dziewczyną za rękę, no nikt nie pomyślał, że jesteśmy parą lesbijek. Mimo tego, że no, ja się tak utożsamiałem, wydawało mi się, że wszyscy to widzą, a no, nigdy w życiu mi nie robił problemów, bo myślę, że po prostu ludzie na ulicy nawet sobie nie pozwolili myśleć na to, że o tym, że jestem kobietą, nie? Bo po prostu tak wyglądałem i tyle. I najlepsze też komentarze, no, wychowałem się na Nowej Hucie, więc dosyć sporo ich usłyszałem, to najlepsze komentarze, jakie dostałem od wiecie, typów, którzy sobie siedzą na ławce wieczorem, ty wracasz, nie wiem, z treningu, z zajęć, z czegokolwiek i musisz koło nich przejść, więc ogólnie ogromny stres, to komentarze, które w moją stronę leciały, to nie wiem, że wyglądam jak pedał, a nie, że no nie wiem, nie było w żadnym stopniu czegoś, że jestem kobietą, bo ludzie, no nawet nie przeszło im przez myśl, nie? Mimo tego, że, tak jak mówię, no byłem niefałtowany. Też by mi nie przeszło przez myśl. Powiedziawszy, nie wiem, czy to chyba komplement można powiedzieć, ale no... Spoko. Znaczy w sumie nie. Chyba tak. Musimy skalibrować. To jest tak, nie, bo to też jest tak, że jakby komplementowanie tego, w sensie to jest miłe jak najbardziej i spoko. Odbieram to jako komplement, ja osobiście. W sensie, no, bo to jest tak, że komplementowanie czegoś passingu może być, albo nie musi być komplementem. Ja przez to, że dostawałem dużo takich komplementów wcześniej, no to właśnie zamykałem się na to, że mogę czuć dysforię, bo stwierdzałem, że skoro wszyscy mi mówią, że wyglądam jak facet, no to znaczy, że nie powinienem mieć żadnych problemów. A tymczasem no, problem nie leżał w moim wyglądzie, tylko problem leżał w moim środku i zaakceptowaniu siebie całkowicie, nie? Ja myślę, że w tym takim kierunku, w którym ty się wypowiadasz publicznie, jest właśnie bardzo dużo. Ja słuchałem kilku twoich podcastów. Bardzo mi się podobają, naprawdę masz taki bardzo, w ogóle bardzo ładnie się wypowiadasz w nich i też na piśmie masz... No, mamy to nagrane. Nie chodzi mi o prawienie komplementu, ale twoje podcasty szczególnie, one mają taką w sobie z jednej strony intymność, że ta muzyka w tle jest taki fajny klimat to buduje. Tego się słucha jak audiobooka wręcz, nie? Super, cieszę się. No właśnie się zastanawiam, żeby do nich wrócić. Trochę. I w tych rzeczach, które mówisz, jest bardzo dużo takich, tych rzeczach, które mówisz tutaj, jest bardzo dużo takiego, wiesz, że możliwości są różne, ale generalnie wszystkie są okej. To znaczy, możesz czuć tak, to jest no spoko, tak. Możesz czuć tak. I tak mi się wydaje, że to jest w ogóle retoryka jakby
wokół LGBT jest po prostu taką retoryką otwartości, no tak. I takiego po prostu powiedz mi, co ty chcesz i ja to, znaczy ewentualnie, no ja to jakby uszanuję, nie? No to jest takie, ej, ja się tak czuję, ja tak wyglądam i okej, jeżeli ty chcesz tak wyglądać, jak wyglądasz, no to no, nie każe ci teraz zdejmować twoich dresów albo, nie wiem, czapki i kazać, nie wiem, przefarbować sobie włosy na tęczowo. No, musiałbyś być wyjątkowo zwariowany. I założyć cekinów, no bez przesady. No, jeżeli ja chcę wyglądać tak, jak chcę wyglądać, to ty też możesz wyglądać tak, jak chcesz wyglądać. Po prostu nie krzywdzić drugiego człowieka i nie krzywdzić też mnie. Tylko, no bo sporo ludzi w Polsce lubi to jakby sprowadzać do absurdu na zasadzie, o, bo teraz to ja sobie każę mówić, to jest bardzo typowy, wiesz tak, co powiem, tak? A to co jak ja powiem, żeby mi wszyscy mówili per i tutaj jakiś wstawiasz, nie wiem, helikopter bojowy, tak? No tak, bo to jest takie przedstawianie tego w takich skrajnościach, że na przykład, a co jeżeli osoba niebinarna do mnie przyjdzie i dzisiaj mi powie, że chce, żeby mówić do niej w wersji w zaimkach żeńskich, a jutro już jej się zmieni i nie zdąży mi powiedzieć, a ja dalej będę mówić do niej w zaimkach żeńskich. Właśnie, no, takie sytuacje się nie zdarzają. W sensie, jeżeli ktoś się poczuje z tym źle i wywołana zostanie u tej osoby dysforia, no to to są odczucia tej osoby i jakby, ale ty, jeżeli nie wiedziałeś, no nie masz, czy nie wiedziałaś, no to nie masz jakby, możesz przeprosić, możesz to zmienić, ale no też nie przychodzą, no nie jest tak, że wymagają nie wiadomo czego. Wymagają od ciebie takiej uważności, żebyś na przykład w mailu nie pisał per pani, jeżeli ktoś w zaimkach w stopce napisał ci, że ma, w sensie w stopce miał zaimki on, ona, ono, bo są osoby, które używają po prostu nie na zasadzie a dzisiaj tak, a jutro tak, tylko tak jak mi się powie, to mi się powie i tyle. Ale po prostu zwracanie uwagi na to, że odchodzenie od tego binarnego podziału, że nie nazywaj mnie kobietą albo nie nazywaj mnie mężczyzną, tyle. Po prostu. I jakby możemy, wiesz, możesz tak odejść od tego w stosunku do każdej osoby. Maila można napisać, drodzy państwo, nie wiem, można napisać, wiesz, no jakby można w tym mailu nawet zapytać, przepraszam, dzień dobry, przede wszystkim chcę zapytać, jak się mam zwracać, wiesz, no po prostu. Pewno też są osoby, które mają różną skalę wrażliwości absolutnie. Dokładnie. I takie, które urazi dużo, dużo mniej, i takie, które urazi dużo, dużo więcej. Ale chodzi generalnie o to, się empatycznie patrzeć. Tak, to, żeby jak masz kogoś, z kim prowadzisz jakąś interakcję, żeby po prostu być okej wobec tej osoby, wydaje mi się, że to na pewnym elementarnym poziomie to jest tak naprawdę wszystko, czego tutaj ludzie wymagają od siebie nawzajem, a czasem ta dyskusja jest sprowadzana właśnie do jakichś kompletnie skrajnych, zmyślonych, dziwnych przypadków granicznych, takich na zasadzie, że w ogóle społeczeństwo upada w ogóle i totalnie już nikt nic nie wie i no właśnie, nie? To jest sytuacja taka zmyślona, nie? No tak. I bardzo często, nie wiem, pojawiają się też takie nie wiem, widziałem filmik na TikToku, że osoba podeszła chciała zapytać, przepraszam, ma pani ogień? I ktoś ją wyzywał. No, szczerze wątpię, żeby się zdarzyła taka sytuacja tak od serduszka, ale no nawet jeżeli tak, to na pewno to, wiesz, to był odbiór tej osoby i zamiast zrobić o tym wielkiego TikToka, to powinna z tą osobą pogadać. I okej, no ktoś może mieć taką wrażliwość, że ona uderzy w ciebie nie okej, ale jeżeli ty też się czujesz z tym nie okej, to zacznij rozmawiać z tą osobą. Po prostu. Dlaczego ludzie ze sobą nie rozmawiają? Nawet jeżeli to jest postanie na fajku i nie wiem, pożyczenie właśnie tej zapalniczki i zapalenie razem papierosa i powiedzieć, o sorki, jak się mam zwracać? I ta osoba powie, że nie wiem, jestem osobą niebinarną i po prostu. No i jakby da się to zrobić. Po prostu. Da się to zrobić, tylko trzeba mieć trochę wrażliwości w sobie i uważności. Nie tylko do innych, ale też do swoich emocji. Aczkolwiek tak, żeby też nie malować obrazu, który jest, wiesz, taki bardzo czarno-biały, to ja muszę przyznać, że w moim doświadczeniu jakby rozmawiania, że ta strona taka progresywna społecznie, ona bardzo łatwo daje się dzielić też, nie? I tak. Te podziały między ludźmi, one wynikają na bazie czasem jakichś niuansów. Ludzie też potrafią się pokłócić, tak naprawdę reprezentując, wiesz, no. Jakby zamiast LGBT reprezentujesz LGB. No jakby, matko, nie, no ale to już jakby jest powód do ciężkich dyskusji, znaczy, niestety. Ale właśnie ja nie rozumiem jakby, że dla mnie cała optyka tej dyskusji to jest właśnie klucz sprawy, to jest empatia i jakieś takie wyczuwanie drugiej osoby i wydaje mi się, że jeśli masz już ten mechanizm empatyczny w głowie, wypracowany i jakby otworzyłeś się trochę na innych ludzi, no to już nie powinno być dla ciebie jakby takich problemów, a jednak wciąż ludzie jakby
stojący po tej stronie potrafią się bardzo kłócić między sobą. No, wynika to często z hipokryzji też, z tego niezrozumienia, no, z wielu rzeczy. Dlatego aktywizm według mnie powinno się robić wtedy, kiedy ty masz na to siłę, ochotę i robisz tylko tyle, ile ty jesteś w stanie dać od siebie. Bo no, wracając właśnie do tego, że ty się nie czujesz, no, twoje akcje społeczne mogą się skończyć albo mogą być tylko takie, wiesz, doraźne. I to jest okej, tak długo, jak robisz coś dobrego, no nie? Pytanie, gdzie tutaj jest, wiesz, ta granica pomiędzy jakby wymaganiem od kogoś, w sensie myślę sobie tak, że czasami jakby takie stymulowanie kogoś do aktywności być może też jest okej, bo gdyby, nie wiem, na przykład nikt nie wymagał kompletnie jakby aktywności od nikogo, to być może w ogóle takie osoby, które jak Elliot Page na przykład, czy ty, no. to może być, może wtedy takie osoby by się w ogóle nie pojawiały, gdyby nikt tej aktywności nie wymagał. A jednak no, jest jakaś taki myślę, rodzaj, że być tak może... prywatnie bardziej też, bardziej, wiesz, nie? Że no, jakby, albo gdybyście wy sami od tego od siebie nie wymagali, jasne. No, ja na przykład mam tak, że jeżeli widzę, że osoby mi bliskie, które są osobami aktywistycznymi, mają właśnie taki spadek czasem dlatego, że czują brak sprawczości w tym, co robią, to po prostu wymyślamy jakiś projekt, żeby coś zrobić. Nie? Teraz na przykład myślimy nad ruszeniem z powrotem ze zbiórką na bindery i gafy, czyli bindery to są takie kamizelki spłaszczające klatkę piersiową dla osób transpłciowych, a gafy to jest bielizna spłaszczająca biodra. No i myślimy, żeby ruszyć z tą zbiórką. No i jakby to też daje nam wszystkim poczucie sprawczości, że coś zrobimy dobrego, że wiecie, no damy pozytywny przekaz, nie? Ale do tego też trzeba wykształcić odpowiednią pewność siebie właśnie, bo bez tej pewności siebie na pewno tak, wiara w tę sprawczość jest dużo, dużo mniejsza. No ale też właśnie tą uważność, no bo ja się dołączyłem do poprzedniej zbiórki na bindery, wcześniej robiłem jeszcze jedną sam. I ta, do której się dołączyłem, no to musiałem taką mieć, wiesz, uważność, żeby też pokazywać, że to nie ja jestem całym organizatorem. Ja po prostu dałem taką szpilę, że dobra, no to jedziemy, robimy. Mam takie pomysły, ale że to te osoby się zaangażowały, to te osoby to poprowadziły, że to nie moje imię powinno być pierwsze, tylko właśnie tych osób, które na co dzień pilnowały całej akcji po prostu. Więc no z każdej strony to wymaga dużo, dużo pracy. Ale no super doświadczenie, jak po prostu zaczynasz zauważać drugiego człowieka, jego przeżycia. Dowiadujesz się o tych ludziach po prostu coraz więcej i dajesz tą przestrzeń, że po prostu akceptujesz ich takimi, jakimi są. I nagle się okazuje, że nie sprawia to problemu, bo dowiadujesz się, że na przykład nie robisz, żeby nie robić danej rzeczy, albo nie mówić o danej rzeczy przy danej osobie, żeby nie robić danej rzeczy przy danej osobie, bo ta osoba ma w związku z tym, no nie wiem, chociażby rozmawiać o gwałcie, tak? Nie rozmawiajmy przy tym, nie wiem, nie poruszajmy tego tematu, albo bo ta osoba ma problem z tym. Albo jak już zostanie poruszony, to ta osoba mówi, ej, słuchajcie, nie okej się czuję, czy możemy zmienić temat. I jakby da się, ja żyję w tym, wiecie, żyję w tym społeczeństwie cały czas i moje relacje naprawdę tak wyglądają. Że to nie jest ściema, którą sobie robię na Instagramie i wymyślam rzeczy, tylko no ja opisuję swoje życie, swoje emocje w odniesieniu też do emocji innych ludzi, którzy mnie otaczają. I da się. Ja myślę, że rzeczywistość, w której żyjemy, jest zdominowana przez no, dyskusje jednak online'owe i problem z nimi jest taki, że ludzie... Myślę, że narzędzia, które mamy do dyspozycji jako narzędzia komunikacji są w ogóle turbo niekorzystne dla tej dyskusji. To znaczy kłócenie się na Facebooku to zawsze idzie w złą stronę. Nie używam Facebooka. Nie używam Facebooka, bo stwierdziłem, że nie mam siły na takie kłótnie. I ja myślę, że jakby w tym takim obecnym nastroju społecznym, gdzie ludzie są dość tacy napięci często, już pomijając to, że sama pandemia też jakby nie polepszyła sytuacji, która jest w głowach wielu ludzi, że to takie wyjście do rzeczywistości jest potrzebne naprawdę ludziom, bo to, jaki obraz społeczeństwa tworzy internet i jakby platformy społecznościowe, myślę, to jest trochę hardcore, nie? I ja w ogóle mam taki bardzo apokaliptyczny pogląd na to, bo mi się wydaje, że będzie tylko gorzej. Bo te wszystkie narzędzia, których używamy, one się uczą ryć nam banie coraz bardziej i bardziej, nie? Z miesiąca na miesiąc.
Mi się wydaje, że też jakby jesteśmy przy apokalipsie, to mi się wydaje, że tak będzie w ogóle wyglądał koniec świata, że ludzie zaczną negować coś, co jest w ogóle udokumentowane naukowo i tak dalej. Oni zaczną to wszystko. Weźmy nawet szczepienia, wszyscy powiedzą, nie, no pasaran, po prostu ja się nie zaszczepię, nie ma szans. I w taki sposób właśnie dążymy do zagłady gdzieś tam małymi kroczkami. No. Nie, to co się dzieje ze światem, to ten, ale jakby dużo osób mi mówi, że właśnie to queer ratuje świat. Czyli właśnie te queer to jest taki bunt LGBT-owy, ale taki, wiecie, pozytywny. Bunt na zasadzie, ja się buntuję w związku z tymi schematami, które zostały mi nałożone od dzieciństwa i pokazuję, że można je łamać, że... Nie wiem, nie trzeba być toksycznie męskim, prowadzić samochodu za każdym razem, wiecie, jak, no. Że facet może malować paznokcie albo się pofarbować na tęczowo. Że można się wydziarać po prostu na całym ciele i no, po prostu przełamać taki stereotyp, że o, nikt cię nie przyjmie do pracy. Co, Kubo, nikt cię nie przyjął do pracy? Sam się przyjąłem na szczęście. No właśnie. Więc... Już chyba tego po wytatuowaniu, już chyba tego nie weryfikowałem. To pewnie była jakaś tam forma przybicia tego stempla, że już nie już do tej pracy nie pójdę, więc chyba... No właśnie, też tak podchodzę do swoich tatuaży, nie? Że tak coraz bardziej czuję, że już, wiesz, nie zatrudnią mnie w firmie, z której poglądami się na przykład nie zgadzam, nie? Być może otworzy to lepsze, jakby no, bardziej perspektywiczne drzwi. Mam nadzieję. Należysz w ogóle do takiej, nie wiem, co to jest, grupa queerowa House of Catharsis? Właśnie chciałem zapytać, jak ta społeczność queerowa się przenika i... No ja należę do wielu społeczności, między innymi jestem w Federacji Znaki Równości, to jest taka organizacja LGBT z Krakowa, prowadzimy domek Krakowskie Centrum Równości, to jest takie, wiecie, ktoś to nazwał taką świetlicą dla LGBT-ów. A oprócz tego właśnie mam, w sumie to jest moja rodzina po prostu, House of Catharsis, to jest dragowy dom, czyli dom, w którym osoby robią drag. Właśnie widziałem dzisiaj to określenie drag house i próbowałem sobie to wygooglować, ale nic mi nie pokazywało, prawda? Więc to jest też coś, o czym bym chciał, żebyś opowiedział. To jest tak, że wiadomo, wszędzie to wygląda inaczej, tak? Ale u nas jest to tak, że jest Catharsis, która drag robi, to jest w ogóle transpłciowa kobieta, też niesamowita postać. Robi drag, jest drag queen od, nie wiem, 3-4 lat chyba. No i rok temu na Dzień Matki, jakby ona zbierała do siebie ludzi, młode osoby. Część z nich robiła drag, część nie. No ja na przykład nie. Ja ją poznałem na rewii, na krakowskiej rewii drag queen, przy której pomagałem na backstage'u. I nie wiem, zgadaliśmy się, po prostu się polubiliśmy i zebrało się kilka osób. Zjechaliśmy się jednego dnia całkiem przypadkiem do Wrocławia, łącznie z tym, że jedna osoba się spóźniła na pociąg. No i nie wiem, poczuliśmy taką więź między sobą. No i część osób odpadło jakby, no zmieniły nam się te relacje, ale no po roku wciąż je budujemy, wciąż one się tworzą na nowo i... Standardowo drag house, no to skupia ze sobą osoby, które robią drag. Ja dragu nie robię, ale są to osoby, które robią drag i wspólnie, nie wiem, tworzą coś, pomagają sobie nawzajem, robią wspólne występy mniej lub bardziej. Czyli jest to taki Soho House tylko dla osób transpłciowych? tak. Nie dla osób transpłciowych, tylko dla osób... Dla osób wspierających... Znaczy nie, no są po prostu... Może być to osoba cispłciowa, heteronormatywna, może to być osoba, która jest po prostu gejem albo lesbijką, i jakby no, po prostu jest jakąś tam częścią społeczności LGBT i po prostu łączy je to, że trochę karykaturyzują płeć albo w ogóle od nich odchodzą. Mój drag house jest bardziej takim monster dragiem, bo odchodzimy totalnie od tematu. A jeżeli chodzi o wystrój? Jeżeli chodzi o wystrój, w sensie mam na myśli, czy na przykład jakieś elementy sztuki queerowej czy queerowej estetyki również się przewijają we wnętrzu, bo to jest też coś, o czym chciałem porozmawiać z tobą. Na przykład jest świetny malarz, który jest osobą transpłciową, Mikołaj Sobczak, nie wiem, czy kojarzysz, nie tak? Kojarzę. Nie. Wspaniałe nie rzeczy, tak wspaniałe rzeczy maluje i tak się zastanawiałem, czy może wnętrze też jest, bo ja to... na przykład się tym jaram często estetyką kampu queerową i tak dalej i też staram się czerpać z tego inspirację, więc chciałem zapytać, czy może macie tam jakieś po prostu dzieła sztuki, które... Później możesz mi podrzucić i powiedzieć, że Mikołaj Sobczak to jest osoba, którą bardzo polecam. Ciekawy jestem. Naprawdę świetne rzeczy. Ciekawe jest to, nie wiem, to może by trochę wybrzmieć jakoś kontrowersyjnie, jak to powiem, że taka estetyka queerowa, ona dla wielu ludzi jest taka... Myślę, że ludzie, którzy generalnie mają
problem z LGBT, odbierają ją jako taką skustomizowaną, żeby ich irytować. Czy wiecie, o co mi chodzi? No. Że jakby... Bo to, jak się przedstawia w ogóle LGBT, często, jeśli chce się je przedstawić negatywnie, no to są zdjęcia w ogóle z jakiegoś Love Parade z Berlina i tak dalej. I to są no, takie, nawet gorzej, czy ty chcesz w sensie tego, czasem, nie? Czasem to nie są Love Parade, tylko to są, nie wiem, parady BDSM albo coś takiego. A to jeszcze gorzej. To już w ogóle, wiesz, nawet nie ma nic potrafią, w sensie, ostatnimi czasy no też nie było Marszu Równości, ale bardzo często, wiesz, było tak, że był wrzucony ktoś z Berlina, nawet nie wiem, jak się to szczerze nazywa, ale wiesz, no półnaga osoba i to w ogóle, wiesz, nie było związane z, LGBT, ale wydawało się, że są tam dwa chłopy, nie? Jak każdy sobie przypisze zawsze to, co będzie chciał, jak ludzie będą chcieli zmanipulować, to po prostu z najwspanialszej, najczystszej jakby wspaniałej osoby zrobią prawdziwego diabła, no to wiadomo, że... Ale no my z tym, co robimy house'em, no to bardzo często wychodzimy z jednej strony do klubów, faktycznie queerowych klubów, ale często to, w sensie staramy się wychodzić do teatru, wiecie. Mieliśmy wystawę w Pamodży w Krakowie i tam był film, który nagraliśmy zupełnie przypadkiem z Michałem Sosną i były wystawione obrazy jednego malarza, no i ten chłopak, który malował zresztą te obrazy, robił nam operę na żywo, a my do tego robiliśmy queerowy performance, a ludzie stali na zewnątrz, no bo wszystko było pozamykane, ale otworzyliśmy po prostu drzwi i my byliśmy w środku, a oni stali po prostu na chodniku w odpowiednich odległościach i oglądali to i super w ogóle przeżycie. No, a sam performance taneczny, czy to był, wiesz co, czy to była jakaś forma sztuki? Forma sztuki bardziej, bo też nie mieliśmy tego jakoś super przepracowanego, raczej oparliśmy się o tym, co chcemy tym pokazać, jakie mamy emocje w związku z tym. Każdy, to był też w ogóle taki śmieszny moment w naszym prywatnym życiu, że gdzieś tam zaczęliśmy się sprzeczać między sobą, zauważać, że mamy dużo rzeczy do przepracowania, ale już wiedzieliśmy, że jesteśmy rodziną, więc jakby nie jest tak, że dobra, jednak nie jesteś człowiekiem dla nas, tylko właśnie, że ej, trzeba popracować nad niektórymi rzeczami. I gdzieś tam zaszły rozbieżności, jakby przedstawiliśmy trochę tą walkę między sobą, jak Akatar jest wyciągającą z ziemi, bo była zakopana pod ziemią przez większość performansu. I walka między Viperą i Ambą, czyli moim drag rodzeństwem. I takie szarpanie się trochę nawzajem, rzucanie się ziemią, wiecie, no super było. I właśnie takie przedstawienie emocji, które siedzą w nas na bieżąco, w złożonym kupę performance'em, który możesz odebrać w sumie tak, jak ty czujesz. To, co ty czujesz i przeżywasz na co dzień. Dużo osób właśnie po tym do nas podchodziło i mówiło, że kurczę, no to jest to, co oni tam czują, ale w ogóle wiecie, nie znali naszej historii prywatnej. A czy burleska na przykład to też jest element estetyki queerowej? Bo jest powiązana oczywiście poprzez występy właśnie drag queen. A czy są właśnie miejsca w Polsce, w Warszawie jest, na przykład, w których można burleskę obejrzeć? Tak. Myślałem, żeby z tego, to jest bardzo ciekawy motyw na zrobienie konceptu, jakby płyty w koncepcie właśnie burleski. Jeszcze czegoś takiego nie było, wydaje mi się, muzycznie. No. A jeżeli było, to chociaż może troszeczkę Ralf Kamiński czasami gdzieś tam w taką stronę idzie. No ale można ale... z queerowej sztuki można totalnie magię zrobić, bo możesz nie ograniczać się kompletnie nic i tylko twoje własne emocje i to, kim jesteś. Więc jak coś, to wiesz, kontakt ci mogę podrzucić. jakbyś był zainteresowany, mogę serio, bo nie pamiętam, jak się nazywa teraz ten klub, ale nie, ale wiem, że robię. Bardzo chętnie takie tipy przyjmę, bo już miałem kilka razy, także się chciałem wybrać, szczególnie jak wracaliśmy z Ukrainy, to się właśnie nakręciłem i tam robiłem taką sesję trochę gdzieś tam, w założeniu miała być bardziej burleskowa, ostatecznie nie była do końca, ale pomyślałem sobie wtedy właśnie, że to może być ciekawy motyw, żeby wokół tego konceptu zbudować całą płytę i szukałem nawet takich miejsc, ale nie znalazłem. Także gdybyś mógł coś takiego mi podesłać, to będę bardzo wdzięczny. Jasne. Ja w ogóle pomyślałem, bo czerwiec jest nazywany Pride Month, miesiącem dumy. Tak, cieszę, że wiesz, 1 czerwca, czy... Dzień Dziecka, Pride Month jednocześnie, to jest po prostu takie boom, nie? Cudowne. No, ale... Jak urodziny w Wigilię. Wśród wielu ludzi, ja to nawet zauważyłem wśród jakichś takich moich znajomych, którzy... No, nie uważałbym ich za osoby nietolerancyjne w żaden sposób, nie? Ale wciąż widuję takie opinie czy dyskusje na zasadzie, co tu celebrować, z czego tu być dumnym, jeśli chodzi o orientację seksualną i tak dalej. Ja wiem, że tutaj w tym gronie no, na pewno mamy podobną odpowiedź na to wszystko, ale chciałbym to tak rzucić jako... No bo
jednak chyba w tym jest jakiś powód do dumy, no tak, że się zniosło pewne trudności w życiu, nie? I chyba... No, może tak możesz, możesz być dumny z czego tylko chcesz. I to, czy bierzesz to, że jesteś dumny dlatego, że przeżyłeś to wszystko i teraz jesteś sobą, czy dlatego, że nie wiem, po prostu chcesz się cieszyć i potrzebujesz momentu, żeby się cieszyć, potrzebujesz momentu dla siebie. Tak jak, wiecie, katolicy mają swoje święta, osoby, każda religia ma swoje święta. Może nie wchodzimy tutaj w tematy religijne, ale jakby każdy z nas ma swoje święta. Ja na przykład swoich urodzin, takich gdzieś urodziłem się na papierze, nienawidzę obchodzić, nie, nienawidzę, ale dzień pierwszego zastrzyku, to jest dla mnie jak urodziny. Totalnie po prostu przyniosłem ten dzień. Ja chcę mieć tort wtedy. Jeżeli mamy to świętować, to wtedy. W dniu moich urodzin nawet nie chcę w ogóle, wiecie, udawać, że... No w sensie... No, ciekawe. No, więc... drugie życie. Uderzeniem, że ej, no jakby drugie masz prawo życie świętować. To, że drugie życie, czy właśnie, ale pytanie, czy to jest drugie życie, czy to jest właśnie pierwsze życie, w sensie, to no, tak, no ja się tak trochę czuję, że żyłem taki zamknięty w trumnie. A co jeszcze się do tego, co powiedziałeś odnośnie tego, że bardzo szybko, jakby bardzo dużo osób ocenia, chwilkę wcześniej, no to ja wam się muszę, panowie, też przyznać uczciwie, że ja nie wiem, czy ja byłbym gotowy na taką rozmowę jeszcze. Pewnie 5 lat temu to już bym był, ale 10 lat temu to wydaje mi się, żebym nie usiadł do takiej rozmowy i że też byłem jedną z tych właśnie zabetonowanych głów, ale to też nikt nie może mnie za to winić z racji tego, że nikt mi tego nigdy nie wytłumaczył i tak dalej. I pochodząc z małego miasta, to wiadomo, że trudno jest troszeczkę te szablony opuścić i tę głowę poza ten szlaban wysunąć. W sensie warto mówić o tym, że kiedyś miałeś inne podejście. To jest w ogóle super to, co mówisz. Tak, zdecydowanie. Bo pokazując, jakby jest dużo osób, które jakby wiesz, zmienia podejście, tak jak ty, i udaje, no ja taki byłem zawsze, nie? Przecież to proszę cię, akceptujący wszystko, jakby. Nie, spoko. Ja taki nie byłem z pewnością. Ale właśnie mówienie o tych doświadczeniach, że ej, zmieniło się coś w moim podejściu, bo albo poznałem osobę, bo ktoś mi powiedział, że nie wiem, że to jest krzywdzące, albo coś, cokolwiek innego, albo ktoś mi po prostu przedstawił na to inną perspektywę i no, nie wiem, sorry za to, głupio mi teraz, nie? Ale no, chcę zrobić coś dobrego i pokazać, że ej, no, da się zmienić poglądy. Myślę, że to ma wtedy bardzo często właśnie podwójną siłę, taką podwójną siłę uderzeniową, że troszeczkę łatwiej jest też się pewnie z takim komunikatem utożsamić, niż właśnie z takim, że słuchaj, ja zawsze byłem jakby w tym temacie oświecony i po prostu znikąd mi się to wzięło, ale tak wiadomo, że jakby nic samo nie przychodzi. Człowiek jest pustą kartką i to, jak ją zapisze, to zależy tylko i wyłącznie od niego. No jak myślisz, co nie tylko u wyłącznie, ale to, że to się zaczęło zmieniać, że jakby właśnie zmieniłeś ten. Z całą pewnością podróżowanie bardzo mocno, bo jednak bywałem w krajach, które gdzieś tam, jeżeli chodzi o tolerancję, są pewnie na troszeczkę innym etapie niż my i obserwowałem to, wyciągając z tego jakieś wnioski i myśląc, że okej, no u nas też z całą pewnością to zmierza w tym kierunku i tak będzie. I tak dalej. I tak małymi kroczkami gdzieś tam myślę, że wiesz, no człowiek doświadcza czegoś, widzi jakby kolejne obrazki przekraczające te granice, te nagle te wszystkie szklane szybki zaczynają pękać i się okazuje, że już nie ma jakby tego szklanego muru, tylko gdzieś tam po prostu stajesz się tolerancyjną osobą. Jeszcze chciałem powiedzieć, no, że zawsze jakby miałem swój rodzaj wrażliwości i tak dalej. Wydaje mi się, że zawsze byłem osobą empatyczną i nigdy, gdyby ktoś do mnie przyszedł na przykład i powiedział, słuchaj, z tym się źle czuję, to raczej wydaje mi się, że jestem taką osobą, że respektuję to zawsze i też byłoby mi przykro, gdybym komuś sprawiał przykrość dalej robiąc coś, czego ta osoba nie chce. Ale no, tak jak mówię, to wszystko było gdzieś tam na bocznym torze w sytuacji, w której wzorce, które widziałem, gdzie myślisz sobie, okej, no to tak trzeba się zachowywać w stosunku do tych osób i tak dalej, bo tak ci mówią w szkole, bo tak jakby twoje środowisko reaguje na osoby transpłciowe i tak dalej, też sobie myślisz, no to ja też będę tak reagował, jasne. To jest jedyny wzorzec, który znasz. No na pewno też era internetu to jest coś, co wiecie, no, co nas wyzwala w bardzo wielu sferach i właśnie to, że mamy dostęp do tego Pinteresta, do obrazków, tych obrazków jest dużo więcej. No dużo na Pinterestie siedzisz. Drugi raz. Często domyślną platformą, którą przydać, Pinterest jest bardzo nieoczywisty wybór. Nie, chodzi mi o to, że bardzo często to widzę to obrazowo, że jest tych obrazów bardzo dużo, jest mnogość. Okay. To pewnie tak samo możemy to sprowadzić do Instagrama, żeby nie być tutaj takim stronniczym. No Instagram jest super platformą, o tyle,
że poza obrazkami ludzie mówią, piszą i przedstawiają swoją opinię, czy właśnie swoje emocje, do których nie musisz robić podjazdu, w sensie nie musisz tego komentować w żaden sposób, tylko przeczytasz, przyjmiesz do wiadomości i albo przemyślisz i ogarniesz, co jest pięć, albo, no wiesz, zostawiasz to dla siebie. Tak, nie? Ale trzeba też na pewno mieć właśnie jakiś rodzaj autorefleksji w tym wszystkim, bo wiesz co, wydaje mi się, że gdybyśmy wzięli, powiedzmy, przypadkowego osobnika A, B, C, D z mojego miasta na przykład i przeprowadzili go dokładnie przez tę samą drogę, to wiesz, no jedna osoba pewnie by się przed tym bardziej wzbraniała i mówiłaby, nie, ja cały czas mam swój pogląd i twardo przy tym zostaję, a drugi pomyśli sobie, okej, no ten świat troszeczkę inaczej wygląda niż mi się wydawało i tak dalej i się okazuje, że ma jeszcze troszeczkę nowych możliwości i ma troszeczkę perspektyw, których wcześniej nie znałem, bo nikt nie wie wszystkiego o wszystkim, no trzeba na własnej skórze trochę rzeczy poczuć, żeby zrozumieć. Jest jeszcze jedna grupa ludzi, którzy mają swoje poglądy i szukają potwierdzenia tych swoich poglądów i biorą tylko, czerpią te informacje, ale tylko tak. Tylko tych źródeł, które są dla nich wygodne. Nie wychodzą, to jest w ogóle totalnie. Tak, nie wychodzą poza. Słuchajcie, ja czegoś takiego doświadczyłem na własnej skórze, ponieważ u mnie w mojej biblioteczce domowej były tylko i wyłącznie książki, które odpowiadały mojemu tacie jakby politycznie i tak dalej, a wszystkie pozostałe były schowane do kartonów albo były gdzieś upchnięte, więc to no był pewnie też jakiś tam rodzaj propagandy, który dzisiaj myślę sobie, że jest komiczny, no bo minęła mnie cała masa jakichś rzeczy, pamiętam do dzisiaj, że myślałem sobie, kurczę, no chętnie bym poczytał sobie na przykład Kapuścińskiego, później bym poczytał też w ogóle w kontrze coś z zupełnie drugiej strony i tak dalej, ale u mnie w domu już było gadanie, nie, bo to już stary komuch z tym i z kimś tam, mówię, ja pierdziele, co mnie to w ogóle interesuje, po co jakby sobie robić takie bariery w głowie. Ja w ogóle też pamiętam jakieś swoje czasy, nie wiem, około 20 lat, pamiętam takie bezmyślne powtarzanie hasła typu nie lubię feministek, bo gdzieś zasłyszałem, tak. Zasejwował mi się taki pogląd, taki wiecie, po prostu gdzieś w szkole ktoś tak powiedział, czy coś, no. Gdzieś sobie zapisałem nie, i tak nie update'owałem tego jakby przemyślenia przez ileś lat swojego życia, bo sobie zakodowałem, a dobra, to my nie lubimy, nie? I tak po prostu tkwiłem w tym, w takiej nieświadomości, czy jakby po prostu braku autorefleksji, jak już o tym mówimy, nie? Ja bardzo wierzę w potęgę takiego umysłu dziecka, gdzie po prostu jakby się uczysz po prostu, nie? I masz otwartą głowę, myślisz sobie, kurde, rzeczy, które mam w głowie są zapisane jako takie pozycje w bazie danych, że one zatrzymajmy się i zastanówmy się, dlaczego to tutaj jest, nie? To jest taki proces bardzo mi się z terapią w ogóle kojarzący, ja się tego chyba na terapii w ogóle nauczyłem, żeby podważać tak trochę rzeczywistość pod wieloma względami. No, ja się trochę tak jak teraz mówisz, to mam wrażenie, że się w sumie tak trochę czuję teraz jak takie dziecko, no bo wiesz, jestem młodą osobą, przechodzę tranzycję, więc jakby jestem na etapie, nie wiem, 16-latka, który zaczął mu się wydzielać testosteron w organizmie i mam totalnie czystą kartkę, którą mogę zapisać, właśnie schować do pudełek te wszystkie rzeczy, które mi uczyli na, nie wiem, na religii w szkole, którą którą mi przekazała moja rodzina i zacząć zapisywać je na nowo, ale biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie czyjeś emocje i to, jak osoby, które faktycznie doświadczyły rzeczy, na którą chcę mieć pogląd, się wypowiadają i jak te osoby faktycznie się czują. Czyli na przykład, tak, jaki mogę mieć pogląd o aborcji? Tylko taki, o którym się dowiem od osoby, która doświadczyła tego. Albo no właśnie, jaki mogę mieć pogląd na temat transpłciowości. A co myślisz na przykład o czymś takim jak kryzys jakiejś męskości u młodych chłopców? Mianowicie, żeby dobrze to powiedzieć, to rozmawialiśmy o tym wczoraj przez chwilkę z Izu na temat tego, że tak jak feministki mają jakby swój twardy, jakby zorganizowany szyk, który je utwierdza w tym, że motywuje też do działania i tak dalej, tak mam wrażenie trochę, że dzisiaj jakby młodzi chłopcy bardzo często gdzieś tam uwrażliwiając się coraz mocniej, spotykają się z tym, że im brakuje jakby czegoś, co mówi do nich, nie? Czegoś, co mówi do nich, właśnie dokładnie. Idei, która by mówiła im, słuchajcie, to jest jakby cały czas okej, nie musi być tego kultu macho i tak dalej, tylko to cały czas jest w porządku. To jest toksyczna męskość i wzór patriarchalny. Tak. Czyli to, z czym walczy feminizm też. Bo tak, feminizm jest kobiecą formą, ale no... Będąc, możesz być mężczyzną feministą i jakby zauważyć to, że ty jako mężczyzna masz prawo płakać, masz prawo pozwalać swojej kobiecie, osobie partnerskiej, z którą jesteś, jeżeli jest to kobieta, to tak, ale pozwalać na to wszystko. I nie dlatego, że ona, nie wiem, no jakby nie, nie że
matronizujesz to, czyli jakby nie że wyciągasz kobiecość i że ona ten, tylko jakby stawiasz się na równi z tą osobą. Mhm, tylko chodzi mi o to, czy troszeczkę nie jest tak, że właśnie ci młodzi chłopcy mogą nie do końca się identyfikować na przykład z feminizmem i szukać jeszcze jakiegoś, jakiegoś swojego sektora, no, którego nie mają. To jest sektor, który muszą zagospodarować mężczyźni i głośno zacząć mówić o tym, że mają prawo mieć uczucia, ale nie stając, wiesz, że przeciwko kobietom, czy przeciwko feminizmowi, tylko stanąć na równi z tym feminizmem i właśnie, wiesz, uczyć siebie nawzajem tej akceptacji. Dokładnie, do samego siebie. Ja myślę, że tutaj problem jest trochę taki, że z braku jakby takiego nurtu, który by do takich osób mówił, tym nurtem stała się antagonizacja wobec innych nurtów. I to są bardzo często ludzie, do których mało kto mówi bezpośrednio i przez to jakby odrzucanie innych, odrzucają feminizm i tak dalej, wyzywają ludzi od simpów i tak dalej. Znaczy, to wiecie, to jest też ten problem, przepraszam, jeżeli dokończę tylko i za chwilkę powiem, o co mi chodziło, sorry. No proszę. Chodzi mi o to, że no, pytanie, gdzie jest czasami granica, że na przykład jeżeli bierze się jakaś aktywność i myślisz sobie, że jakby chcemy osiągnąć taki cel, to czasami jeszcze prowadzi do przedawkowania, że pomimo, że ten cel jest osiągnięty, to na przykład chcemy jeszcze więcej. I czasami jakby ludzie nie zdają sobie do końca z tego sprawy, gdzie jest jakby ten finał i w takim przypadku na przykład jak nie wiem, no z takich jakby wspaniałych ruchów jak feminizm słusznych jakby absolutnie, może czasami się wziąć przedawkowanie tego, że za chwilę to faceci będą po prostu uciemiężeni. I oni myślę, będą że to zawsze do tego w nie doprowadzi. Tej relacji. Myślę, że to nie do tego do sam taki czysty feminizm, no nie. Gorzej jest, jeżeli się robią skrajności o i to są mówię, właściwie tak. już odłamy, nie? Mhm. Tak jak na przykład jest odłam feminizm, to nie jest feminizm po prostu wtedy, ale powiedzmy, że odłam wziął się z feministek, które teoretycznie, wiesz, działają na rzecz kobiet, ale zaczęły wykluczać osoby transpłciowe i niebinarne. Na zasadzie nawet życząc wesołego Pride Month osobom LGBT, wykluczając totalnie transpłciowość. Ja osobiście od osoby, która, no jakby, nie wiem jak to powiedzieć, ale właśnie, że jest w takim ruchu, dostałem wiadomości typu, że jestem całkiem ładną kobietą jak na to, że biorę testosteron i w sumie to mogłaby być ze mną do łóżka, nie? I no to był taki tekst na zasadzie, jakbym usłyszał to od jakiegoś, wiecie, typa spod sklepu. To jest właśnie taki tekst typu, wiem co cię zrani, więc to powiem, no tak po prostu. No, nawet, czy wiesz, no mnie nie zraniło, to było po prostu. To jest twój jakby, nie wiem, no, czy czuły punkt, czy jakby stereotypowo patrząc, jakby teoretycznie masz prawo być wrażliwy na tym punkcie, nie? Tak, teoretycznie tak, no ale wiesz, jakby ja już jestem na tyle pogodzony ze sobą, że mnie to kompletnie nie rusza. Bardziej chodzi o to, że do tego stopnia wyklucza się transpłciowość, że mówi się transpłciowej osobie, że nie jest transpłciowa. I no to nie jest feminizm, bo jakby no z głównymi zasadami feminizmu to się w ogóle nie zgadza. I te osoby zaczynają teraz, wiesz, mówić, że są wykluczane przez środowisko osób transpłciowych i są wykluczane, ale tylko dlatego, że robią krzywdę swoimi poglądami tym, co robią. Ale bo ja myślę, że jest właśnie, tak wracając do tego, co Kuba powiedział, jest ta grupa społeczna w ogóle młodych mężczyzn, młodych chłopaków, która ja myślę, że to, co oni czują, jest pewnego rodzaju wykluczeniem. Ja wiem, że tutaj jakby po stronie jakby progresywne i społecznie to jest takie trochę, tak nie wypada tego mówić, bo to jest ten, co są ci biali mężczyźni, nie? Ale w momencie, kiedy do takich osób cały czas dociera narracja, że wiesz, innym ludziom coś trzeba dać, coś trzeba zmienić, coś trzeba ten. Oni się czują, że po prostu. Jeśli na przykład jesteś młodym chłopakiem i nie czujesz się szczęśliwy, no mniejsze jakie to są powody, nie? I cały czas dostajesz bodźce typu feministki właśnie, LGBT i tak dalej. Nie należysz do żadnej z tych grup, a jednocześnie czujesz, że po prostu tobie jest smutno w życiu, jesteś nieszczęśliwy, a cały czas ktoś coś od ciebie chce i chce, odbierają to jako, że im będzie jeszcze gorzej, nie? No, odbierają myślę, to bardzo jest, personalnie to jest też, problem, nie? To jest takie pewnego rodzaju wykluczenie, o którym się chyba jeszcze nie mówi tak naprawdę. Ale pewnie się zacznie niedługo, miejmy nadzieję, bo to musi też być tak, że gdzieś tutaj do tej ściany trzeba będzie dojść. No, ja myślę, że totalnie tego, że o tym trzeba mówić już w takich kategoriach właśnie, no takiej myśli właśnie progresywnej społecznie, tak jak się mówi o LGBT, żeby to nie było tak, że jakby jedyną alternatywą wobec tego wszystkiego jest ucieczka właśnie w agresję i takie wykluczenie i antagonizacja, bo no ja jestem głęboko przekonany, że ludzie, którzy się zamykają w ten sposób, oni, nie wiem, no jeśli mówimy o w ogóle życiu na Ziemi w 2021 roku, nie, że to jakby to nie jest ten kierunek, w którym chcesz być, gdzieś zamknąć się na świat.
No ja myślę, że to jest tak trochę właśnie, że tutaj przychodzi to społeczeństwo, jeżeli jesteś młodym chłopakiem i widzisz feministki, które działają i robią, to możesz mieć poczucie, że chcą ci coś zabrać, bo odbierasz to personalnie. Ty, wydaje ci się, że jesteś spoko człowiekiem i jakby nie odbierzesz tych rzeczy, które faktycznie ciebie dotyczą, czyli tego, że możesz być wrażliwy i jakby no robić rzeczy, które ty chcesz i być sobą, tylko odbierasz to właśnie jako atak. No to jest takie kumulowanie tej toksycznej męskości w sobie i no jakby nikt nie chce nikomu niczego zabrać. Jeżeli to na przykładzie, jeżeli zaakceptujemy małżeństwa osób homoseksualnych i pary jednopłciowe będą mogły brać małżeństwo, zawierać małżeństwa, to czy zabierze to coś komuś? No niczego nie zabierze. Tylko da więcej możliwości osobom, które są wokół nas. To jest efekt pewnej takiej dezinformacji, która jest wprowadzona, że właśnie ludzie chyba wierzą, że coś na tym stracą, albo że społeczeństwo jest zagrożone z jakichś powodów. Nie? Boją się tego dlatego też, że wiesz co, na przykład powiedzmy rodzice jakś też mają swój jakby pogląd na temat tego, że to jest coś złego, że to gdyby zrozumieli już na jakby wczesnym etapie, że to nie jest nic strasznego i tak dalej, to też nie baliby się w stosunku do jakby tego, że posłać dzieci do szkoły i do tej może nie pośle, bo tutaj będą na przykład jakieś osoby transpłciowe czy coś takiego, bo one po prostu zdemoralizują. Będą tak czy siak, one będą tak czy siak, oczywiście, no. Ale wiesz, ale w sensie takie, chodzi mi o takie myślenie, że może one zdemoralizują moje dziecko czy coś takiego. Mhm. Nie, sztuką jest powiedzenie temu dziecku, jakby jak rzeczywistość wygląda, jak wygląda świat, jakby może to dziecko też w ogóle jest transpłciowy i porozmawiamy z nim. Właśnie też niestety pokolenie to rodziców, których dzieci dzisiaj mają 20-30 lat, ono też żyło w innej rzeczywistości. Jeszcze mamy w Polsce wiele takiego myślenia z poprzedniej epoki, już jakby nie chodzi o to, żeby to jakoś rozliczać i tych ludzi tłamsić i mówić im, że są beznadziejni, tylko po prostu jakby oni też jakby młodym ludziom nie zawsze sprzedają. Jakby, no nie mówią całej prawdy, wiecie, nie? W sensie nie mówią, prawdę, nie przedstawiają dwóch stron medali lub pokazują tylko te swoje przekonania i w to, co wierzą. Te, w której by chcieli widzieć samych siebie pewnie czasami, czasami jakby jakieś tam swoje odbicie. Trochę tak, no. No ja tak miałem właśnie bardzo często, jak też gdzieś tata przychodził i mówi, słuchaj, tu założysz taką koszulkę, a tu takie buty. Ja sobie myślałem, ale to nie jest jakby coś, co mi się podoba, to jest coś, co się podoba tobie, jakby dlaczego ja mam to zakładać. Ja ale też wiesz, oczekiwania do tego, kim zostaniesz w życiu nawet, nie? To wciąż mamy ten schemat, nie? Że się, ty będziesz prawnikiem albo lekarzem. Ja właśnie, jeśli chodzi o taką obserwację społeczeństwa przez pryzmat internetu, mam dwa swoje koniki. Jednym właśnie są młodzi chłopcy. Chodzi mi o taki wymiar, wiecie, no po prostu kto co komentuje w internecie i w jaki sposób, nie? I to jest jeden obszar, który mnie bardzo interesuje, to jakie nastroje w ogóle mają młodzi mężczyźni. No ale radykalizacja tutaj następuje bardzo. Generacja Z bardzo się radykalizuje i albo właśnie po stronę prawicy albo lewicy mniej... A skąd wzięła się sama litera Z? Jezus, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Bo też spotkałem się z tym oczywiście, ale... Tylko dokończę myśl, że właśnie drugim takim case'em, który bardzo cały czas gdzieś jest tak przed moimi oczami, jest to, co tak pogardliwie nazywa się boomerstwem, a tak naprawdę jest też pewnego rodzaju problemem społecznym, myślę. To, co osoby tych starszych generacji jakby, nie wiem, tak próbują przekazać dalej, jakby powielając błędy, których sami doświadczyli w życiu. To znaczy mówię o sytuacjach typu, o, bo teraz mamy bezstresowe wychowanie, jakby dzieci już źle się wychowują pod każdym względem i przez to, i to jest źródło wszystkich problemów. To jest tak naprawdę taki wytrych retoryczny do usprawiedliwienia czegokolwiek, nie? Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłem. Tak, że twoje dziecko ma kolorowe włosy, dlatego że było bezstresowo wychowywane. Nie dostało po prostu w łeb. No. I, wiesz, a to często myślę, jakby wiele ludzi w Polsce powinno iść na terapię. Myślę, że terapia powinna być dla osób młodych dostępna totalnie, wiesz, w szkole. Na zasadzie wręcz trochę obowiązkowa albo jakiejś takiej... Tak jak endokrynolog, tak? A właśnie chciałem zapytać o to, gdybyśmy mieli zrobić jakąś tutaj hierarchizację, to kto myśli, że... Bo ja na przykład wychodzę z założenia, że czasami endokrynolog może pomóc bardziej niż terapeuta. Ja myślę, że to powinno, wiesz, iść... W sensie, myślę, że po prostu powinniśmy mieć dobrą edukację seksualną. I...
uświadamianie ludzi i nie na zasadzie przychodzę i wam opowiadam, jak to jest fajnie, tylko na zasadzie przychodzę, mało tego, zostawiam wam miejsce, w którym możecie pójść za darmo i się zbadać, i są to sprawdzone miejsca, gdzie będziecie akceptowani i akceptowane takimi, jakim jesteście, i będą to osoby przeszkolone do tego. I czy ta osoba będzie czuć, że bardziej potrzebuje iść na terapię, czy ta osoba będzie bardziej potrzebować ten, no jakby dawać tą dostępność, jakby żyjemy w czasach, gdzie czasem boimy się zadzwonić do lekarza i umówić się na wizytę, tak? Więc chyba powinniśmy zacząć od takiego, wiesz. Bardziej chodzi mi o to, że z tą prawidłowo działającą jakby biochemią organizmu i tak dalej, później na terapii też jesteś sobie z pewnymi problemami w stanie poradzić dużo, dużo łatwiej, prawda? Jakby uważam, że cały czas jest to w porządku, i to, że jakby terapeuta cię nakierowuje na pewne rzeczy ci pomaga odnaleźć i tak dalej. Tylko że, wiesz, będąc totalnie rozsypanym i wszystko tutaj w środku też mając rozsypane, troszeczkę trudniej jest się z tymi problemami zmierzyć. Psychika i fizyka idą w organizm pod względem psychicznym i fizycznym, wydaje mi się, że bardzo współgra, więc tam, gdzie jest totalnie, jesteś chory totalnie, no to nikt nie ma prawa od ciebie oczekiwać, że będziesz super zadowolony z życia i robić super rzeczy. Bo te monstra się wtedy wydają ogromne pewnie, ale tak naprawdę są tutaj jak te owady latają, mikro. To jest prawda, że to, co masz w swoim organizmie pod względem nadmiarów, niedomiarów, różnych rzeczy, które powinny się w nim znajdować, wpływa na twoje samopoczucie, na twój nastrój, może spowodować, że widzisz problemy. No, powtarzam trochę to, tak, co ja mówiłem. Robię ci mansplaining. Ale chcę, żeby to wybrzmiało, bo myślę, że wszyscy tutaj jakby się zgadzamy. I ja akurat niedawno sobie właśnie zrobiłem pełny zestaw jakichś badań krwi, tam odznaczyłem wszystko, co się dało odznaczyć i tak dalej. Jestem zdrowy, wszystko jest ok. Kortyzol troszkę wysoki, ale mówię to po to, żeby tak ludzi zmotywować, że to jest bardzo na wyciągnięcie ręki dla wszystkich. Słuchajcie, w ogóle jest szokujące. Tak, z drugiej strony jesteś uprzywilejowany na tyle, że możesz iść do prywatnej, jakby iść faktycznie do lekarza. Ale słuchajcie, jaka szokująca jest jakby statystyka, że w Europie jest 20 osób więcej, które kwalifikują się do leczenia hormonalnego, do wizyty u endokrynologa i tak dalej, po prostu są rozsypane przez przebodźcowanie, przez wszystko, co się dzieje teraz w wyniku stresu i tak dalej. 20 razy więcej niż faktycznie chodzi. A w Stanach jest 4 razy więcej osób, które chodzą, a nie powinny. W sensie jest 4 razy tyle osób, które chodzą, a nawet nie powinny. Więc tam praktycznie każdy zaczyna, mi się, że jakby poprawę swojego nastroju od właśnie wizyty u endokrynologa, ewentualnie właśnie u wizyty u terapeuty. Myślę, że po prostu warto szerzyć tę świadomość, że te problemy, które mamy, mogą wynikać też z problemów fizycznych. No, tak jak u mnie, jakby transpłciowość nigdy nie była problemem, ale jakby powodowała dysforia, powodowała problemy psychiczne na tyle, że też fizycznie się źle czułem. Ja trenowałem boks i musiałem z niego zrezygnować, dlatego że mój organizm po prostu nie dawał sobie rady. I wydaje mi się, że jakbym teraz wrócił na testosteronie już, to byłoby wszystko okej. Myślę, że warto byłoby sprawdzić badania przed tym, a z drugiej strony właśnie... Słuchaj, wiesz, to jakby tutaj z kolei za tę burleskę i za te rekomendacje, to ja ci dam numer do Izu, to pozbaruję cię. Nie wiem, zadzwonię do Ogi, wiesz, Ogi się ma, nie wiem, jest Izu? A jest jego lekarz po drodze, słuchaj. Ale musiałem zrezygnować z drugiej strony przez dysforię, przez to, że nie wiem, musiałem się przebierać w damskiej szatni i to było super dla mnie niekomfortowe, i posiadanie rośniętej klatki piersiowej podczas ćwiczeń mi mega to utrudniało. I nie wiem, może kiedyś byłbym sławnym bokserem, gdyby nie to, że jestem transem. Jakim uczuciem było dla ciebie zapostowanie na Instagramie zdjęcia, że jesteś topless na plaży? Napisałeś, że czekałeś na to 23 lata, tak? Prawda była taka, że zdjąłem tę koszulkę chyba na 15 minut, bo było strasznie zimno. Jeszcze ktoś mi napisał, że powinienem posmarować blizny olejkiem, żeby się... Tak myślę sobie jeszcze o tym, co powiedziałeś odnośnie, że byłbyś być może sławnym bokserem, to myślę sobie, że to daje dużo możliwości takich osiągnięcia naprawdę rzeczy jakiś jako pierwszy z racji tego, że wiesz, aż tak dużo osób transpłciowych nie ma na przykład w niektórych sektorach. Wiesz, jakbym nie był transpłciowy, to nie wiem, albo był
byłbym kucharzem, zajebistym kucharzem, przepraszam, albo byłbym kucharzem, bo totalnie mnie pasjonuje gotowanie. Teraz odkrywam kuchnię wegańską. Ale wiesz co, każda taka działalność, w której osiągnąłbyś sukces, no, jeszcze bardziej by jakby rozpowszechniała to, jeszcze bardziej ludzi utożsamiała. Pierwszy transseksualny kucharz. Transpłciowy, przepraszam. Przepraszam. Pierwszy transpłciowy kucharz, albo pierwszy transpłciowy bokser. Wszyscy widzą, wow, no to zobaczę. Co, jestem po prostu pierwszym transpłciowym chłopakiem w reklamie. Tak, jasne, co też jest już, nawet tutaj, nie? Ogromnym zwiększeniem. Jestem pierwszym transem, który z tobą rozmawia, więc no. Tak. A z czego wynika to, że transseksualizm? Transseksualne słowo, to słowo jest nie okej? Okay? Mhm. A czy to jest wymienne ze słowem trzecia płeć? Nie. To jest tak, że to było wpisywane w kartę medyczną. Jeszcze trochę jest, ale od przyszłego roku już totalnie to odpada. Do 2019 roku było to określane jako zaburzenie psychiczne, po pierwsze. A po drugie dlatego, że określa osoby transpłciowe tylko te, które przechodzą korektę jakby. No bo w sensie taki jest odbiór społeczeństwa może tego słowa, że osoba transseksualna to taka, która przechodzi tą korektę medyczną i że jakby tylko takie są wartościowe. Tymczasem no wcale tak nie jest. Jakby nie musisz przechodzić korekty, nie musisz mieć tego wpisane w dokumenty, żeby być osobą transpłciową. Znam mnóstwo osób, które doszły do wniosku, że są osobami niebinarnymi właśnie. No nawet moja najbliższa osoba przyjacielska, no to jest osoba, która wałtowała mi się, powiedziała, że no tak jest, ale totalnie wiesz, nic nie zmienia w swoim wyglądzie. Bardziej otwarcie mówi, że na przykład ma gdzieś tam dzień, gdzie gorzej czuje się ze swoim ciałem ze względu na to, że wygląda niestereotypowo, tak jakby chciała, ale właściwie na co dzień nie potrzebuje kompletnie niczego zmieniać. I no nie wiem, najfajniejszą chyba formą aktywności, którą mamy z tym związaną, jest przerabianie związków frazeologicznych na osoby niebinarne, typu, no ja potrzebuję w życiu takiej silnej, niezależnej osoby niebinarnej, moja droga, więc ale wracając, no po prostu wyklucza to cały szereg osób, które są transpłciowe, są niebinarne. No i określa też poniekąd to, że teoretycznie określa nas zaburzeniem psychicznym. No i jest to po prostu, nie wiem, no dla mnie już samo słowo jest nieprzyjemne i sam tak na siebie mówiłem, bo byłem przekonany, że to jest słuszne określenie, no tymczasem no nie. A przyszło mi do głowy takie pytanie jeszcze, a czy byłeś w stanie słuchać muzyka, którego uważałbyś za jakby absolutnie genialnego, który byłby transfobem? Nie. Kompletnie nie. W sensie... Pytam o to tej strony, bo czasami ludzie wiesz, jakby kompletnie rozdzielają jakby jakieś tam sektory poglądowe i sektory muzyczne. Gdyby to był po prostu jazzman, który robi muzykę instrumentalną i wpisywałaby się ona w to, że to jest po prostu idealnie jakby pod twoje preferencje, ale... Wiesz, to jest wspieranie czegoś, z czym się nie zgadzam. Słuchanie muzyki, z którą się nie zgadzam, albo z, no... Czy to jest pytanie, które ma troszeczkę, wiesz jakby zadać jakby pytanie, czy... Kolejne. Czy w sensie chodzi mi o to, czy osoba, jakby, która nadaje jakiś tam komunikat i tak dalej, już ten wysłany komunikat jest tym samym, co ona myśli jakby w jakimś troszeczkę innym sektorze. W sensie? Jakby trochę w zagmatwany sposób to powiedziałem, ale no czasami jest jakby ten dylemat i to rozgraniczenie poglądowe i muzyczne i że nie wrzucanie po prostu tych rzeczy do jednego kotła. No nie, bo wciąż osoba, na przykład tak samo jeżeli, nie wiem, powiedzmy już muzyk byłby tym... No, że na tle seksualnym robiłby coś złego, to jest wciąż, to nie wiem, tak jak z Polańskim, teraz ktoś na sprawa, to znaczy ja też dawanie tak, przestrzeni, ja też dawanie tak mam, komuś zarobić ja też na się tym. I okej, okay, no, piesek nam tu przyszedł. dawanie tej przestrzeni osobie. Sprawia, że ona może zrobić jeszcze więcej tych rzeczy, z którymi się nie zgadzasz. No tak, zgoda. To jest jakby wspieranie kogoś, kto może, no jeżeli byłaby to osoba otwarcie transfobiczna, to po pierwsze prawdopodobnie przybrzmiewałoby to w jej muzyce. No nie chcę słyszeć w piosence, której słucham, że no, bycie sobą jest nie okej, nie? Bycie mną jest nie okej. A z drugiej strony to, że właśnie może zrobić krzywdę i nie ponieść za to konsekwencji. No nie? Jakiejś osobie. Więc no nie dałbym rady słuchać. Sorry. Pewnie to rozumiem. Myślę, że częściej się zdarza, czy no nie wiem, może w takiej optyce, którą ja mam, częściej się zdarza, że na przykład jesteś transfobem, a słuchasz artysty, który generalnie jest tolerancyjny i jest otwarcie tolerancyjny, nie? I to takie case'y też są, ale wydaje mi się, że ludzie często wręcz tak starają się nie zauważyć
jakby poglądów tych swoich artystów, których lubią, nie? To jest takie, muzyka mi się podoba. W sensie, wiesz, no, jestem w stanie, powiedzmy, usłyszeć tę piosenkę i stwierdzić, okej, jest super, no ale jakby wciąż nie dokładać od siebie tego, żeby wspierać tę osobę, no bo słuchanie muzyki artysty, wydaje mi się, no jest też wsparciem, czy kupowanie płyty. No, streaming z pewnością sprawia, że zarabiamy na tym również pieniądze. No, słuchanie na Spotify to jest jakiś tam grosz do grosza, do kosza się później robi. Chciałbym zadać pytanie, które może być trudne, bo wydaje mi się, że to jest taki trochę temat, nie wiem czy tabu, no ale na pewno nie jest łatwy. Mianowicie chodzi mi o to, że wśród osób, które poznają samych siebie, mają 12 lat, nie wiem, 12, 13, te osoby natrafiają na temat dysforii płciowej, na temat tranzycji. I czy możliwe są sytuacje, w której osoba pochopnie podejmuje pewne kroki, albo niepoprawnie w tym sensie, że na przykład na własną rękę próbuje sobie ogarnąć jakieś hormony. No na pewno się zdarzają takie przypadki, nie? No. I to jest jakby... Mam wrażenie, że często nie chce się o tym rozmawiać, no bo to jest takie trochę... Wiesz co, nie znam tego środowiska, nigdy nie dotarłem do niego i nie wiem w ogóle, nie wiem na ile ono istnieje, więc ciężko mi się na ten temat wypowiadać. Do mnie się zgłaszają osoby transpłciowe, które mówią, że potrzebują pomocy właśnie, czy ze znalezieniem lekarza, czy chociażby z wyautowaniem się rodzicom. No to zawsze jest temat taki, że jestem w stanie ci polecić dobrego specjalistę, który, lekarza, który serio, nie wiem, przyjmie cię, powiedzieć ci, jakie dodatkowe kroki, co powinieneś, czy powinieneś zrobić, żeby ci, no, po prostu ułatwić tę drogę, ale w taki sposób, który będzie związany z hormonami odpowiednio. I chodzi o to, że jeżeli nie chcesz robić tranzycji, super, fajnie, świetnie, nie? Jakby okej. Ten, ale jeżeli chcesz ją robić, to rób ją porządnie. A ja będę się starał o to, żeby doprowadzić do momentu, gdzie w Polsce będzie ten proces niedehumanizujący, gdzie ten proces będzie spoko, gdzie będzie dużo łatwiejsza dostępność. Ale jest już troszeczkę łatwiejsza niż na przykład 10 lat temu? No, 10 lat temu to na pewno. Ja zacząłem myśleć o tym, że jestem transpłciowy w 2016. I wtedy znalazłem dosłownie jeden polski blog, i gdzieś na Asku znalazłem chłopaka, który gdzieś tam mówił, że jest transpłciowy, ale jakby nie doszukiwałem się więcej szczegółów. On też nie dużo więcej mówił, tylko gdzieś tam trochę dokumentował, ale generalnie już wszystko zniknęło z internetu, co tam pokazywał. Ale no wciąż nie było takiej osoby, do której możesz śmiało napisać i powiedzieć, ej słuchaj, no zastanawiam się, nie wiem, czy jestem gotowy, czy gotowa na to, żeby iść do psychiatry, seksuologa, nie wiem, od czego zacząć też. Nie wiem, nie jestem też osobą pełnoletnią. Teraz w pewnym stopniu ty jesteś taką osobą, której ludzie słuchając... Albo ty też pomagasz ludziom. To jest część tego, co robisz. W sumie nie mówiliśmy o tym, ale zdarza ci się często właśnie nawiązywać rozmowy z ludźmi, piszą do ciebie z problemami. I no, nie wiem, cieszę się, że mogą trafić do mnie i powiem, że zrobię co w mojej mocy, żeby znaleźć odpowiednich faktycznie ludzi, którzy im pomogą. Bo nawet nie mam pojęcia, jak dostać testosteron, wiecie, bez recepty, nie? No, nie wiem, jak się to robi i nawet nie chcę wiedzieć. Parę siłowni, tu i tam. Są takie odpowiednie twarze Hollywoodu, których można puścić oczko. Myślę, że są tańsze, jak kupuję na receptę mimo wszystko. Tak. Więc wolę tę drogę. No, zatem nie ma jak apteczny teść, no. Nie ma jak apteczny teść. W każdym razie... No, nie wiem, cieszę się, że po prostu mogę dawać tę możliwość. No też budować gdzieś tam, pomagać w budowaniu większej dostępności, bo są już strony internetowe, jest strona tranzycja.pl, tworzona przez jedną z, no tam we współpracy z osobami transpłciowymi i organizacjami w Polsce. W każdym razie, no tam można znaleźć coraz więcej takich informacji, ale wciąż to jest bardzo mało. No, więc nie wiem, czuję się takim starszym bratem osób transpłciowych trochę w Polsce. Więc cały czas jeszcze jesteśmy trochę w lesie. No tak. Czujesz z tym związaną odpowiedzialność taką, że no jednak ludzie zawierzają ci jakiś ważny aspekt swojego życia, znaczy zawierzają, no. Tak, domyślam się, że traktują cię też z pewną dozą, jakby no, ze zdrowym zaufaniem, nieprzesadzonym, nie? Ale to właśnie jest duża odpowiedzialność. Tak, no głównie dlatego, żeby nie zawieść czyjegoś zaufania, żeby
przede wszystkim zrobić to, co w mojej mocy i dać też, ostatnio się uczę dawać takiego go powera ludziom i mówić im, że no jestem dumny na przykład z tego, że jak ktoś sobie zrobił klatę, w sensie no jest po operacji, dzisiaj nawet dostałem zdjęcie od ziomka, który mnie hejtował w szkole. I było ciężko, a parę miesięcy temu byłem z nim na kamerce, jak sobie zastrzyk zrobić, żeby sobie nie zrobić krzywdy, a dzisiaj mi wysłał zdjęcie klaty po operacji, nie? Więc no, jestem dumny z takich rzeczy, totalnie, i cieszę się, że po prostu te osoby zaczynają się czuć sobą, no nie? I jakby staram się pomagać na tyle, ile mogę. I no tak, czuję ogromną odpowiedzialność, bo z jednej strony zaufanie, a z drugiej strony czyjeś zdrowie i no staram się, wiesz, znaleźć też tą granicę, gdzie ja mogę pomóc, a gdzie może pomóc specjalista, i tam, gdzie jest pomoc specjalisty potrzebna, to odsyłam jak najszybciej, no bo nie jestem terapeutą, nie jestem do tego przeszkolony, mogę dać jedynie wsparcie i właśnie takie poklepanie po pleckach jak starszy brat, nie? A boisz się takiej sytuacji, czy no, nie chcę, żeby to zabrzmiało ignorancko, więc może to jest w ogóle jakby znowu taki graniczny, wymyślony przykład, jakby fikcyjny, ale że wiesz, jest osoba, która jest nastolatkiem, ona czuje, że coś jest z nią nie tak, czuję, że coś ją gryzie, że nie jest okej. Okay. Pojawia się taki trop, nie? Dysforia płciowa, może po prostu jakby to jest coś, co trzeba wyeksplorować, nie? Ale na przykład okazuje się, że to nie to, nie? Czy można, czy to jest w ogóle możliwe, czy to jest takie uczucie, które jakby, że wiesz? Tak, no w sensie, no można na przykład to rozważać, że jest, ktoś myśli, że na przykład jest osobą niebinarną, a potem dochodzi do wniosku, że jednak jest osobą transpłciową, potrzebuje korekty. W sensie transpłciową, binarną, potrzebuje korekty tej medycznej i prawnej. Są osoby, które rezygnują, nazywa się to detranzycją, ale to jest naprawdę strasznie mały odsetek ludzi. I z różnych powodów to się dzieje, na przykład dlatego, że kogoś nie stać na dalsze leczenie, dlatego, że ktoś został wykluczony zupełnie ze swojego środowiska i nie jest w stanie sobie psychicznie poradzić. No i są osoby, które po prostu rozważają to, no ale to najczęściej one te, ale stwierdzają, że jednak nie. No i bardzo często rezygnują przed samą tranzycją. Są też, poznałem osobę, która okazało się, że po prostu ma schizofrenię, nie? I jakby to faktycznie to poczucie płci jest u tej osoby jakieś tam, ale w sensie odmienne i jakby przeszła sobie całą analizę, ale faktycznie przy leczeniu tej schizofrenii zanikło to i jakby zostało tylko to inne podejście do samej siebie, a nie potrzeba robienia korekty, nie? Bo się okazało, że nie jest to konieczne, nie? I spoko. I właśnie o to chodzi, nie? Jak im wcześniej dasz tą akceptację człowiekowi, im wcześniej przedstawisz mu multum rozwiązań, pokażesz mu, z czym się to wiąże, że to nie jest tak cukierkowo i kolorowo, tylko że są dni, kiedy serio jest ciężko, że jakby ten proces wygląda tak, a nie inaczej. Jak przedstawisz to tej osobie właśnie dwie strony medalu i zaakceptujesz tą osobę i powiesz, ej słuchaj, dzisiaj możesz, w sensie możesz używać zajęków takich, jakich potrzebujesz, jeżeli zmienisz, to daj mi znać i będę się do ciebie odzywać tak, jak potrzebujesz tego, jeżeli zmienisz imię, cokolwiek. No to te osoby po prostu, wiesz, im wcześniej dostaną akceptację, tym szybciej faktycznie znajdą siebie i nie będą musiały, no nie wiem, odwracać procesu, nie? Swoją drogą, fun fact, po zmianie prawnej, sądowej, już nie jestem w stanie się cofnąć czasu, więc w tym momencie, jak mój wniosek sądowy o zmianę dokumentów i mojej metryki jest klepnięty, więc tylko czekam na dalsze kroki, które muszę zrobić, no to nie jestem w stanie tego cofnąć. Nie będę nigdy w życiu już funkcjonował w społeczeństwie jako kobieta na dokumentach, jak już je zmienię. No, więc zamierzam sobie oprawić swój dowód osobisty w ramkę i powiesić na ścianie. Złotą ramę jak Avi i Louis Villain. Jak myślisz, co powinno się zmienić w Polsce, żeby było łatwiej osobom transpłciowym? No prawo. Przede wszystkim prawo, bo to nam, no jakby cała komunikacja naszego rządu nie ułatwia nam tego, ale też taka nasza wewnętrzna empatyczność. Myślę, że każdy z nas na co dzień jest w stanie, jeżeli
serio, dla nas dzużo, dla osób transpłciowych jest dużo zobaczyć czyjeś zaimki w... Nawet jeżeli jesteś osobą... Właśnie jeżeli jesteś osobą cispłciową i masz swoje zaimki w bio... Możesz wytłumaczyć termin cispłciowy? Bo... No to jest przeciwieństwo transpłciowości, po prostu. Jak się ktoś urodził, miał przypisaną płeć powiedzmy męską i czuje się mężczyzną, no tak jak ja bym się urodził z penisem, no to, to byłbym cispłciowy, nie? I ustawiam sobie te zaimki w bio, to po pierwsze pokazuje, że nie tylko jakby, no wyobraź sobie świat, w którym tylko osoby transpłciowe ustawiają zaimki. Wtedy wszyscy wiedzą, że po prostu, od razu wszyscy wiedzą, że jesteś osobą transpłciową. A tak to jakby ta granica się zaciera, no i nie do końca wiesz, nie? Na przykład moja dziewczyna jest często pytana, czy jest osobą transpłciową, bo ma zaimki w bio. No nie jest, ale robi to dlatego, żeby osoba, która nie wiem, wejdzie na jej profil na przykład, dowiedziała się, że okej, tu prawdopodobnie znajdę akceptację. Oczywiście, no. W ogóle a propos zaimków, bo to też chciałem dopytać, w polskim języku w zasadzie jakie mamy opcje, które są używane? Męskie, żeńskie, no wiadomo, i neutratywy, które tworzy się jakby, język jest płynny, tworzy się to. Mam znajomych, do których mówię, że ono, czyli zrobiłoś, byłoś i tak dalej. Są osoby, które piszą to przez u. No i są osoby, do których piszę na przykład z X-em zamiast zaimków. No i okej, czasem mi to sprawia taką trudność, żeby na przykład muszę przekształcić zdanie, żeby inaczej brzmiało, żeby łatwiej mi było dobrać ten zaimek albo go uniknąć, albo właśnie w prosty sposób dopisać ten X albo podłogę w miejscu zaimku. No ale da się to robić po prostu i jest to proste. I osoby na przykład piszą sobie, że ja mam w swoim bio, że jestem on jego, ktoś inny może mieć ona, on, ono, no różne są, wystarczy, wiesz, no zerknąć, nie? Z tego co wiem, to się nawet tworzy chyba książka na temat neutratywów, żeby było to jakoś ujednolicone, fajnie. A jakiego rzędu kosztem jest w ogóle przejście tranzycji? Jejku, to no zależy do tego, zależy którą drogą pójdziesz. Wizyta u psychiatry, seksuologa, no kosztuje różnie, od 100 do, nie wiem, 300 zł chyba się spotkałem nawet. Do tego wiem, że ci psychiatrzy, seksuolodzy często biorą dodatkowe kwoty za wypisanie jakiegoś papierka typu właśnie wystawienie opinii, dodatkowa kwota za, no więc jakby trzeba to doliczyć i to jest no, minimum pół roku zawsze, więc liczysz sobie, że co miesiąc wydajesz na przykład 250 zł na psychiatra, seksuologa. Oprócz tego psycholożka, no to też jest koszt gdzieś około 100-150 zł, też miesięcznie, no, za wizytę po prostu. Do tego warto iść do endokrynologa, więc to też jest dodatkowy koszt. Udaje się to zrobić na NFZ, ale no ja osobiście znam tylko jednego lekarza. No i jakby wtedy jest wiadomo problem z terminami. Chciałem zapytać o twoje pozyskiwanie środków na operację i chciałem zapytać o to, jak długo jakby to trwało, czy była to jakaś trudność, czy ludzie raczej chętnie jakby takie środki wpłacali, bo chyba to się odbywało przez... Ja robiłem zrzutkę. W sensie no, na początku właśnie udało się trafić na lekarza, bo jakby miałem taką sytuację w życiu, że no musiałem zarabiać i to, co zarabiałem, opłacałem swoje życie po prostu na co dzień i mieszkałem i wszystko, więc musiałem zrezygnować ze studiów, bo nie było mnie na nie stać, a musiałem pracować codziennie. I założyłem zrzutkę na operację klatki piersiowej i w sumie zbierało się to kilka miesięcy, ale udało się uzbierać pełną kwotę na sam koszt operacji, bo wiadomo, u mnie operacja kosztowała 7 tysięcy złotych prawie. Nie, przepraszam, 6,5, ale do tego musiałem doliczyć 500 zł za badanie na COVID, bo to było w trakcie pandemii. No i dodatkowo wszystkie badania przed, wszystko kosztuje, o ile nie uda ci się załatwić na NFZ. Do tego ja miałem 2 tygodnie L4, więc zero pracy, więc też odpada ci zarobek poniekąd. Nie wszyscy są tak uprzywilejowani, że mają, no właśnie, przywilej, że mają pracę na umowę o pracę, więc no zazwyczaj wiąże się to z tym, że nie mają żadnych środków przez te 2 tygodnie. Czasem pojawiają się jakieś powikłania, no do tego oczywiście wszystkie opatrunki, leki, no to się...
tu są dwie wielkie rany, tak? Po operacji. Zbiera się tam płyn, no to trzeba było wszystko, no dbać o to, żeby się ani zanieczyściło, ani, no i żeby wszystko dobrze, wiesz, się zagoiło. Więc to są dodatkowe koszta. No a niektórzy mają powikłania po takich operacjach i muszą, potrzebują jakichś dodatkowych środków na to, żeby uporać się z nimi, więc nie ma takiego jednolitego kosztu. Druga operacja, ja oczywiście mówię to wszystko w perspektywie transpłciowych mężczyzn, bo no, nie jestem transkobietą i niestety no, nie wiem, jak to u nich wygląda do końca. Operacja dołu też nie do końca wiem, ile kosztuje, bo pamiętam, że sprawdzałem, to było 3,5 tysiąca, ale mogło to podrożeć przez ostatnie 2 lata. I da się ją zrobić na NFZ, no ale to jakby też kwestia jest tego, jaką metodą będzie, czy się uda to zrobić, czy będzie to w miejscu, które będzie tobie przyjazne, no to też jest istotne. No i też wiadomo, trzeba wtedy liczyć urlop, który musisz wziąć na dojście do siebie. No i trójka, czyli faloplastyka, no to kosztuje, z tego co się orientowałem, właśnie 150 tysięcy w Polsce. Wow. Więc no zaczynając tranzycję, miałem świadomość tego, że być może w wieku 20 lat będę musiał wziąć kredyt tylko po to, żeby być sobą i że długo mnie nie będzie stać na własne mieszkanie czy własny samochód, bo będę musiał to przejść. Dlatego też no, mam taką działalność, między innymi staram się pomagać chłopakom, osobom po prostu, które zakładają zrzutki na, czy na tranzycję, czy na operację. W sensie na tranzycję na zasadzie wizyty u lekarzy i tak dalej. No to jest taka krecia robota, pomagamy sobie nawzajem. I czy ludzie chętnie to wpłacają? No jeszcze nie byłem tak rozpoznawalny wtedy. Miałem dużo mniejszy following, więc jakby też dużo mniejszej ilości osób dotarła ta zrzutka. Natomiast no, udało się, tak? W końcu po tych paru miesiącach. No i dużo mi pomógł właśnie mój drag house, gdzie jeszcze właśnie przed moją operacją robiliśmy jeden performance w klubie i z tego, co się potem dowiedziałem, to gdyby się nie uzbierała cała kwota, to oni zamierzali przeznaczyć ten hajs, który wtedy zarobiliśmy na to, żeby dobić do tej, no, żeby mi pomóc. Więc no, mi się udało, ale no, nie każdemu się udaje, niektórzy po prostu zostają z kredytem, nie? No. Więc tak, no zaczynamy, wiesz, życie od tego, że najpierw musimy przerobić swoje, to co mamy w głowie, to kim jesteśmy, przełamać te stereotypy, kim mamy być, te oczekiwania od rodziców, od społeczeństwa, no jakby postawić w końcu na siebie i jakby przełamać się to właśnie często przez ten hejt, który nas spotyka w dzieciństwie. Ja mam poczucie, że to wszystko, co, o czym rozmawialiśmy, że w szkole, że ten byłem no, krzywdzony, powiedzmy. W sensie nie umiem tego nazwać teraz, ale że to wszystko, co mnie w szkole spotkało, no, wynikało głównie jakiś rodzaj wyobcowania. Że nie, ja nie wiedziałem, kim jestem, no nie? Że ludzie, patrząc na mnie, też mieli takie no, chłop, baba, chłop, nie wiadomo. Jak się wałtowałem jako lesbijka, no to było jakoś łatwiej, ale wciąż to nie było to. Chłopaki w szkole mnie przezywali imionami męskimi i na przykład wkręcali nauczycielom nowym, że nie, no tej osoby o moim deadname'ie nie ma, to tu siedzi Marcin, nie? I parę razy prawie się skończyło, że wylądowałem u dyrektora, żeby musieć się... No, a czy były jakieś osoby właśnie w twojej klasie, które wiedziały, że jesteś osobą transpłciową? Wiesz co, no ja wtedy nie byłem wyautowany, ja sam nie wiedziałem, rozmawiałem na temat. Aha. Jakby przeżywałem to właśnie, miałem takie dyskusje sam ze sobą i rozmawiałem o tym z moim przyjacielem, ale właściwie tyle, nie? Jakby nikt nie wiedział, nikt nie miał tego powiedzianego wprost i właściwie ostatnio się zastanawiam, co myślą sobie ci ludzie, bo właściwie nigdy się im no, nie wałtowałem, skończyłem szkołę, wałtowałem się dopiero jak pojechałem do Holandii, wróciłem z Holandii i jak już żyłem sobie sam, więc miałem świeży start, powiedzmy, no i to też jest mój przywilej, bo no nie każdy tak ma, niektórzy muszą, wiecie, przekonać całą szkołę do tego, że żeby były używane poprawne zaimki wobec nich na przykład. Kojarzę, przytaczałeś taką anegdotę, że właśnie nauczycielka prosząc o 3 silnych chłopców, jakby, że chciałeś się zgłaszać w takiej sytuacji. Tak, no moja ręka zawsze była pierwsza w górze wtedy. No. No i to jest właśnie to, nie, że jakby spotykasz się ze stereotypami. Co z tego, że ja byłem największy w tej klasie i ja serio mogłem przenieść 2 ławki, a nie jedną na pół z kolegą. No,
tylko dlatego, że byłem kobietą teoretycznie. No, postrzegano mnie po prostu tak. No, ale śmieszne, śmieszne jest to, bo mówię tu parę razy, że byłem lesbijką. Po wyautowaniu się, jak odkryłem siebie i zacząłem się akceptować, no to doszedłem do wniosku, że w sumie orientacja seksualna nie ma dla mnie żadnego wpływu. Znaczy, że nie ma dla mnie żadnego znaczenia i że wcale nie jestem hetero, tak jak zakładałem, że jestem, skoro jestem mężczyzną, nie? I też fajne doświadczenie, bo pokazuje, jak we mnie same były stereotypy na temat odnośnie gejów i czy mężczyzn biseksualnych. Jak bardzo te stereotypy były w mojej głowie zakorzenione i że właśnie sam się ich pozbawiłem i nie wiem, coraz częściej mówię o tym, że wcale nie jestem hetero. No. Dobrze, słuchajcie. Kończymy powoli. Dobra, możemy kończyć. Chyba, kończymy, że... czapka z głowy przed wami. Bardzo dziękuję. Bardzo, Kasper, dziękujemy. Ja się bardzo dużo dzisiaj nauczyłem. Ja nie ukrywam, że ten temat był... Ja go nie miałem dobrze zresearchowanego, znaczy nie wiedziałem tu wielu tych rzeczy, o których dzisiaj opowiedziałeś, więc czuję się bardzo wyedukowany. No bardzo dziękuję. Cieszę się. Także kończymy. Dziękujemy, Kasper. Ja również bardzo dziękuję. Również słownik myślę, że mocno się poszerzył. Tak, tak, dokładnie. Wiele terminów to... również nie znam. Mhm. I musimy sprawdzić jeszcze, skąd się wzięło Z w generacji Z, bo to mnie nurtuje. Tak, tak, to mnie też ciekawi bardzo. Tak, ale to zaraz to zweryfikujemy. Bardzo dziękuję pięknie. Dobra. Dziękujemy bardzo, Kasper. I zapraszamy was na kolejne odcinki z serii Let's Be Clear.